Witam Państwa bardzo serdecznie na wykładzie doktora Jacka Bartosiaka. O rozpoczęcie wydarzenia prosiłbym dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie, pułkownika, doktora habilitowanego Witalisa Pellowskiego. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Te oklaski takie trochę na wyrost, ale dziękuję jej za mieszanicę, co na nie zasłużyłem. Miło mi niezmiernie powitać w murach naszej uczelni gościa, który już został przez prowadzącego dzisiejsze obrady przedstawiony i przywitany. Ja za chwilę pozwolę sobie powiedzieć o tym kilka słów. Będę postaram się mówić krótko, ponieważ mam pełną świadomość tego, że nie przyszliście Państwo, żeby wysłuchiwać mnie, a naszego głównego prelegenta, ale chciałbym wprowadzić w atmosferę tego, co będzie treścią dzisiejszego naszego spotkania. Szanowni Państwo, widzimy się w murach Akademii Wojsk Lądowych, uczelni i młodej, i starej. Młodej pod tym względem, że dopiero od 1 października tego roku otworzyliśmy rok akademicki jako Akademia Wojsk Lądowych. Wcześniej byliśmy Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych. Mówię to nie do tych panów, państwa, przepraszam, którzy są w mundurach, ale tych gości, którzy z innych ośrodków akademickich przybyli w mury naszej uczelni. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo zagościć u nas po to, żeby zasmakować atmosfery tego, czym my zajmujemy się na co dzień. Szanowni Państwo, Akademia Wojsk Lądowych to takie miejsce, gdzie wykuwają się talenty, gdzie szlifujemy diamenty na potrzeby wojsk lądowych, przyszłych dowódców, liderów, przywódców. Akademia to miejsce, w którym ścierają się różne poglądy na nie do końca doprecyzowane obszary tematyczne. Chcielibyśmy, ponieważ tak, mamy swoją kadrę akademicką, która ma swoje poglądy na temat sztuki operacyjnej, strategii, geopolityki, ale chcielibyśmy również poznać, jakie poglądy reprezentowane są przez inne ośrodki akademickie albo inne ośrodki zajmujące się geopolityką, geostrategią. Stąd też dzisiejsze spotkanie zorganizowane przez sekcję leadershipu, która szczególnie zainteresowana jest tym, co dzieje się na świecie, do czego przygotowują się jako adepci sztuki wojennej, gdyż nie ukrywajmy, geopolityka i geostrategia to kwestie związane z przygotowaniem do działań militarnych w różnych obszarach, w różnym zakresie, ale w obszarze militarnym. Bezpieczeństwo naszego państwa, no to obszar, w którym musimy cały czas wykazywać aktywność, cały czas poszukiwać rozwiązań i wypracowywać takie koncepcje i je wdrażać, by w przypadku konfliktu zbrojnego Najjaśniejsza Rzeczpospolita jak najmniej ucierpiała. Dzisiaj chcielibyśmy poznać pogląd naszego prelegenta, który od wielu lat zajmuje się geopolityką, geostrategią. Będzie mówił o współczesnym, o zmianie podejścia do współczesnych zagrożeń, które kreują się wokół granic Polski. Po okresie zimnej wojny przeszliśmy w okres takiej pozornej stabilizacji i takiej habituacji powojennej. Natomiast sytuacja z dnia na dzień coraz bardziej się radykalizuje. Jak śledzicie Państwo doniesienia medialne, nie dalej jak przedwczoraj chyba, piloci obserwowali rakiety odpalane przez jedno z państw, które stanowi duży potencjał zagrożenia militarnego w Azji. Tego typu zagrożenia czy tego typu sygnały to generalnie problem geostrategiczny. Ja już nie będę Państwu zabierał czasu. Pan doktor przedstawi swoje poglądy, swoje punkty widzenia. Zapraszam serdecznie, panie doktorze.
Dziękuję bardzo za przywitanie. Zaczynamy, nie tracąc czasu. Tym bardziej, że dzisiaj troszkę inaczej niż zazwyczaj. Jeśli ktoś zna moje wykłady czy spotkania, to będzie inaczej. W końcu obecność na głównej, jak rozumiemy, uczelni wojskowej kształcącej oficerów wojsk liniowych zobowiązuje. Więc będzie bardzo dużo slajdów i bardzo konkretnej takiej wiedzy, która mam nadzieję przyda się oficerom Wojska Polskiego w przyszłości. No i już teraz chyba również teraz do obserwacji świata. Więc może być nieco bardziej chaotycznie, ale postaramy się troszeczkę jednak tej wiedzy więcej. Będzie bardzo dużo slajdów. Mam nadzieję, że przez te 3 godziny zdążymy naprawdę dużo zobaczyć i porozmawiać. Postaram się też na końcu otworzyć pytania, otworzyć jak gdyby salę po to, żeby jakieś pytania padły i też będziemy sobie doprecyzowali. Dobrze, więc zaczynamy. Jeszcze jedną taką kwestię powiem formalną. Otóż, jak wiecie Państwo, jestem nie tylko dyrektorem programu gier wojennych Fundacji Płaskiego i zajmuję się planowaniem operacyjnym na wschodniej flance, ale też jestem w Waszyngtonie Senior Fellow Potomac Foundation. Potomac Foundation zajmuje się symulacjami i opracowaniami dla sił zbrojnych USA na Pacyfiku i w Europie. To będzie też widać na slajdach. I to są jak gdyby takie idee i taka obserwacja pola walki i zmieniających się uwarunkowań, które mają wskazać, jakie są tendencje w sztuce operacyjnej, czyli na tak zwanej szpicy. To są ludzie, którzy na tak zwanej szpicy obserwują, co się zmienia. Będę konkretnie pokazywał slajdy, ale można to porównać do sytuacji z wojny domowej w Hiszpanii w latach 30., gdy obserwowano nowe trendy, sztukę operacyjną użycia wojsk, no, jakichś tam zalążków wojsk pancernych plus lotnictwa w użyciu taktycznym i jakieś zgrania tego. Z tego, prawda, wziął się też Blitzkrieg po części. I tak samo teraz doświadczenia z Donbasu i z innych miejsc wskazują na to, jak będzie ewoluowało pole walki. I też chciałbym się podzielić z Państwem tym. W związku z tym pod tym kątem też proszę patrzeć na niniejszą prezentację. I jeszcze jedną rzecz na samym wstępie, żebyśmy sobie to ładnie usystematyzowali. Dzisiaj będzie tak naprawdę o Polskim Teatrze Wojennym. Polski Teatr Wojenny to coś bardzo szczególnego, nie tylko dlatego, że jestem na polskiej uczelni wojskowej, ale dlatego, że są pewne uwarunkowania geograficzne bardzo szczególne dla czegoś, co się nazywa Polskim Teatrem Wojennym. Ten Teatr Wojenny jest inny niż granice polityczne Rzeczypospolitej obecne. Na nim pracują pewne siły, korelacja sił. Na tym obszarze się formują zagrożenia. O tym też sobie dokładnie powiemy na kolejnych slajdach, mapach. I w związku z tym, że nie mówiło się o tym, o czym będę mówił w PRL-u i zasadniczo nie mówiło się również przez ostatnie 25 lat, no, rozpoczynamy tą dyskusję o Polskim Teatrze Wojennym. Dlatego, że pewne wnioski, implikacje wynikające z oceny uwarunkowań, w szczególności geograficznych, a z nią powiązanych operacyjnych, technologicznych, będą decydowały o tym, jak będzie wyglądała Wasza służba w przyszłości i z jakimi zagrożeniami będziecie musieli się zmagać. No, w ten sposób też nawiążemy do przyszłości Rzeczypospolitej, do naszych wozów z przeszłości i sami zobaczycie, jakie prawidła podobne tym rządzą. I tak chciałbym oczywiście poprowadzić też tę rozmowę. Tutaj mi się coś włącza ale jakoś sobie poradziłem. Dobrze, zaczynamy od pierwszej planszy. Mamy znaną nam Europę. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie ma czegoś takiego, z punktu widzenia sztuki operacyjnej, nie istnieje coś takiego jak wschodnia flanka NATO. W związku z tym, że Polska leży na nizinie środkowoeuropejskiej, która przechodzi później w nizinę wschodnioeuropejską, oraz jednocześnie jest na pomoście bałtycko-czarnomorskim, czyli tym obszarze od Zatoki Ryskiej, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Jest to teren nizinny, na którym za wyjątkiem bagien prypeckich i linii Prypeci nie ma istotnych przeszkód terenowych. Teren się oczywiście różni, zaraz bardzo szczegółowo o tym powiem, ale jest to jeden teatr operacyjny. Z punktu widzenia sztuki wojskowej nie ma czegoś takiego jak wschodnia flanka NATO. Jest to uwarunkowanie polityczne, co komplikuje tak zwaną projekcję siły na wschodniej flance, a ułatwia przeciwnikowi, w tym wypadku oczywiście Federacji Rosyjskiej, rozgrywanie strategiczne interesów państw NATO, w szczególności interesów Rzeczypospolitej i państw bałtyckich.
W tym musi się odnaleźć też terytorium Ukrainy, Białorusi, o czym teraz też powiemy. Teraz tak. Jest jedna bardzo istotna zmienna, która również się pojawiła w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Otóż rozwój systemów antydostępowych, o których na pewno słyszeliście Państwo, czyli systemów rażenia na dużą odległość, które rozwijają zarówno Chiny, jak i Federacja Rosyjska na Europejskim Teatrze Wojennym, powodują, że niemożliwa jest swobodna projekcja siły dotychczas dominującego mocarstwa morskiego, czyli Stanów Zjednoczonych, od których zależały gwarancje bezpieczeństwa Europy, a w szczególności nasze. Zwróćcie Państwo uwagę. W czasie zimnej wojny zachodnia Europa no jednak była blisko Atlantyku, blisko linii morskich prowadzących do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym Amerykanie stosunkowo łatwo, jeżeli panowali na morzu, na Oceanie Atlantyckim, mogli uzupełniać wojska, posiłki, wszystko było przygotowane. Już nie mówiąc o tym, że armia lądowa amerykańska była ogromna i już nie mówiąc o tym, że stacjonowała w wielkiej liczbie w Europie Zachodniej, w szczególności w Republice Federalnej Niemiec. W tej chwili wschodnia flanka jest przesunięta bardzo na wschód. Tallinn od Warszawy jest ponad 1000 km, a jeszcze Warszawa od Bonn również jest bardzo daleko. W związku z tym jest to inna geografia, inne uwarunkowania, dalej od Oceanu Atlantyckiego. Proszę zwrócić uwagę, że jedyna wodna linia prowadząca, linia komunikacyjna prowadząca do nowych państw natowskich jest przez Bałtyk. Bałtyk jest marginalnym morzem Oceanu Atlantyckiego i kto kontroluje Cieśniny Duńskie, albo będzie potrafił zastępować systemami antydostępowymi posiłki, panuje nad, jak gdyby izoluje Polskę oraz państwo bałtyckie. Codziennie nasi decydenci powinni się zastanawiać, czy jest otwarta ta linia komunikacyjna przez Bałtyk. Historia dowodzi, że bardzo łatwo ją zablokować. Pamiętamy doświadczenie z wojny minowej, jest systemy antydostępowe, czyli rakietowe dalekiego zasięgu, przeciwokrętowe, przeciwpowietrzne, i różnego innego rodzaju systemy wojny nowoczesnej skutecznie mogą uniemożliwić albo podwyższyć rachunek i rachubę strat sojusznika, który musi przychodzić nam z pomocą. Musimy sobie zdawać z tego sprawę, projektując nasze rozłożenie wojsk, nasze punkty, tak zwane entry and exit points, tak, dla sił amerykańskich. Oraz również to powinno determinować, jak prowadzimy politykę w zakresie dyslokacji wojsk sojuszniczych na terytorium RP i na wschodniej flance, o czym zaraz bardzo szczegółowo powiem. Ma to bezpośrednie konsekwencje i Federacja Rosyjska, nazwijmy to wprost, która gra na rozłożenie architektury bezpieczeństwa, na jej zniszczenie w Europie, skutecznie bardzo, w sposób strategiczny, bardzo skutecznie to niszczy poprzez takie, a nie inne dyslokacje wojsk. I teraz tak. Systemy antydostępowe w sytuacji, gdy istnieje obwód kaliningradzki, na którym Rosjanie mogą jak gdyby mieć dyslokowane te systemy właśnie, systemy, tak jak powiedziałem, S-300, S-400, Kalibr, do niszczenia zarówno komunikacji morskiej, jak i do powietrznej oraz na Krymie, powoduje, że stają się to niejakie bomble A2D, to się tak nazywa w terminologii wojskowej, Anti-Axe Air Denial Bubbles przez specjalistów amerykańskich i one powodują, że nie sposób ani wpłynąć, tak jak powiedziałem, a w szczególności nie sposób dolatywać tam z zasobami. A przynajmniej rachunek tych strat jest ogromny, a zwłaszcza w pierwszych dniach wojny, a zwłaszcza w związku z tym, jak bardzo zaawansowane są te systemy, przez bardzo dużą część być może wojny. A to powoduje, że z punktu widzenia geografii państwa bałtyckie i Polska no, są same na początku. Tak? Dlatego, że trzeba będzie dokonać supresji, czyli zduszenia albo zniszczenia tych systemów. Na to się nakładają kwestie eskalacyjne. I to już w czasie pokoju, dlatego że obwód kaliningradzki jest częścią Federacji Rosyjskiej, a Krym w tej chwili z punktu widzenia Rosjan też jest częścią Federacji Rosyjskiej, co oczywiście społeczność międzynarodowa się nie zgadza. Ale to powoduje ogromne komplikacje już teraz planistyczne i operacyjne do swobodnej projekcji siły. Teraz jedno słowo jeszcze o Stanach Zjednoczonych. Amerykanie w tej są mocarstwem morskim. Amerykanie mają stałą flotę, natomiast miewają siły lądowe. Są lepsze lub gorsze momenty tych sił lądowych. W tej chwili naprawdę Amerykanie mają słabe siły lądowe. Po kilkunastu latach zaangażowania na Bliskim Wschodzie w antypartyzanckich działaniach amerykańskie wojska lądowe są niedofinansowane. Nie mają w organicznym wyposażeniu systemów do wojny symetrycznej, czyli obrony przeciwlotniczej, artylerii organicznej na należytym poziomie.
połączonych systemu zarządzania tymi siłami. Generalnie również nie ćwiczyły do zeszłego roku, do jesieni, nie ćwiczyły walki z wojskiem symetrycznym, tak? Czyli na przykład z Armią Federacji Rosyjskiej na Lądowym Teatrze Operacyjnym. Będę mówił o doświadczeniach z Ukrainy bardzo szczegółowo później, ale to wszystko tytułem wstępu. Widzicie Państwo, ile jest do przekazania, tak? Ja dopiero sygnalizuję temat. To powoduje, że no, generalnie od jesieni zeszłego roku i też dzięki pracy kolegów z Potomaku i pracy, którą wykonujemy, Wojsko Lądowe USA, czyli US Army, zaczęło przygotowywać multi-domain battle, czyli nową koncepcję operacyjną wojny w wielu wymiarach, po to na Europejski Teatr Operacyjny, tak, na wojny symetryczne, korzystając z doświadczeń wojny ukraińskiej, tego co się działo, jak Rosjanie używali wojsk pancernych, jak używali dronów, rozpoznania artylerii i tak dalej, i tak dalej. Dobrze. Po 2008 roku, no począwszy nawet trochę wcześniej, Rosja dokonuje głębokiej modernizacji i reformy sił zbrojnych. Abstrahując od nowych systemów bojowych, co jest mniej istotne akurat, abstrahując od innych niedoskonałości, są dwa podstawowe wnioski, które obserwatorzy wyciągają z tego, co się dzieje. Po pierwsze, Armia Federacji Rosyjskiej przestawiła się z czegoś, co istniało od zawsze w Rosji, to znaczy z wielkiej armii terytorialnej, która musiała obskakiwać, mówiąc kolokwialnie, wszystkie te obszary graniczne i na wszystkich kierunkach operacyjnych, a to ogromne imperium lądowe, to jest bardzo było ciężkie. W związku z tym wszystko w przeszłości, w Związku Sowieckim też było tak ustawione, żeby to była armia szkieletowa, która bardzo szybko mogła zasysać rezerwistów, z baz materiałowych, z baz sprzętowych pobierać i wychodzić w pole. Tak? Nie była przez to manewrowa, bardzo długo trwała ta mobilizacja w stosunku do innych państw. A jednocześnie Rosja, w przeciwieństwie do Związku Sowieckiego oraz Rosji Carskiej, cierpi na deficyt rekruta. Bardzo istotny problem z manpower, jak się mówi, czyli z siłą ludzką. Nie tylko w sensie jakości, ale w ogóle tego, żeby móc obsadzić wojska lądowe, które zważywszy na rozmiar kraju i interesy, które ma Rosja, powinna obsadzić. To pierwszy raz taka historia, można powiedzieć, od roku 20, gdy również wtedy w tych partykularnych okolicznościach wojny domowej, można powiedzieć, armia bolszewicka też miała problemy z kadrą, ale wcześniej raczej w konfrontacji z Polską i Rzeczpospolitą tych problemów kadrowych armia rosyjska nie miała. Teraz sytuacja się poważnie zmieniła. Naprawdę demografia rosyjska jest słaba i zważywszy, jak powiedziałem, na ogrom kraju, nie jest to łatwe, o czym zaraz będę szczegółowo mówił. To jest słabość, główna słabość. I mówię, ogrom zagrożeń z różnych kierunków. Teraz tak. Rosja podjęła decyzję o destabilizacji systemu ładu globalnego i robi to konsekwentnie od kilku lat. To już nie jest tajemnicą, mówi się o tym otwarcie w telewizji, w radiu i w Polsce i za granicą. Poprzez to, że jeżeli zastanowimy się, jak wyglądał ład po II wojnie światowej, Wielkie Imperium Lądowe było od Łaby po Pacyfik, no przyznajmy, że po 1991 roku sytuacja się diametralnie odwróciła. System zachodni, system, jak to się mówi, państw morskich, opartych o Bretton Woods, o dolara, o globalny handel, wypchnął interesy rosyjskie z Europy, w tym z Polski, która wcześniej była w ramach kontynentalnego systemu i gospodarczego, i politycznego, jako wasal Rosji Sowieckiej, Związku Radzieckiego, i te wpływy zostały wypchnięte na stare granice jeszcze za czasów, można powiedzieć, sprzed imperialnej polityki Romanowów. W związku z tym Rosja terytorialnie, jeżeli chodzi o Europę, jest no, naprawdę w defensywie, w głębokiej defensywie. W związku z tym przywódcy rosyjscy uznali, że ich interesy nie są obsługiwane w sposób należyty przez obecny ład międzynarodowy, zarówno w sensie gospodarczym, jak i kluczowych interesów bezpieczeństwa. Rosja z powodu geografii musi destabilizować swoje otoczenie, dlatego że będąc słabszą i biedniejszą w sensie struktury gospodarczej, jest, jak gdyby można powiedzieć, zazdrosna o sukcesy wszystkiego, co jest na obrzeżach, od Kaukazu przez Europę na naszym kierunku. W związku z tym instynktownie prowadzi politykę destabilizacyjną. Było tak zawsze. Dlatego na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim trwała przez kilka dobrych wieków rywalizacja między Rzeczpospolitą a państwem moskiewskim. Ostatecznie przegrana przez Rzeczpospolitą, co się skończyło rozbiorami.
Później oczywiście po pierwszej wojnie światowej, po zwycięstwie w 20 roku i pokoju ruskim w 21, mieliśmy kilkanaście lat niepodległości, która to niepodległość gdyby była przerwą tej prawidłowości. Rosja próbuje w związku z tym destabilizować architekturę bezpieczeństwa, a w związku z tym, że architektura bezpieczeństwa polega na wiarygodności gwarancji amerykańskich, dlatego że siły zbrojne Europy Zachodniej właściwie nie istnieją, jeśli chodzi o zdolności lądowe, powiedzmy sobie to szczerze. Wszystko polega na tym, żeby poniżej progu konfliktu pokazać, że nie ma wiarygodności państwa amerykańskiego w zakresie gwarancji wobec sojuszników położonych bardzo daleko od Waszyngtonu, a bardzo blisko, spójrzmy na mapę, bardzo blisko Sankt Petersburga i Moskwy. To jest naprawdę blisko. Mocarstwo morskie ma problemy ze skuteczną projekcją sił na tą odległość i wszystko, co Rosjanie robią teraz już, jak tu siedzimy, ma na celu to wykazać. Państwa bałtyckie wydają się być bardzo łatwym celem do destabilizacji i pokazania, że amerykańskie gwarancje nie obowiązują. Zważywszy na to, że Bałtyk jest morzem prawie zamkniętym, stąd Rosjanie latają nad okrętami amerykańskimi, stąd są te napięcia w powietrzu, bo pokazują, że jest to akwen, który należy do Federacji Rosyjskiej w sensie swobodnej projekcji siły. Przechodząc już do takiego bardziej lądowego wymiaru. O tym jeszcze powiem, rzucę tylko tak na wstępie, że polski teatr wojenny, historyczny obejmuje cały obszar między Odrą, Bałtykiem, rzeką Dźwiną, Bramą Smoleńską, Dnieprem Górnym, Dolnym, Dnieprem w kierunku Morza Czarnego i Dniestrem Karpaty. Jest to historyczny obszar, który jest jednością z punktu widzenia wojny. Dzieli się na trzy podobszary. Obszar bałtycki, obszar centralny, białoruski lub poleski, zależy jak to nazywamy, i obszar ukraiński. Ta mapa pokazuje obszar bałtycki, dlatego że on akurat odpowiada teraz tej kwestii politycznej. Gdy państwa bałtyckie, a Białoruś już nie przecież, państwa bałtyckie są częścią sojuszu zachodniego i istnieją gwarancje ich obrony. Z punktu widzenia wojskowości jest to bardzo trudne, dlatego że one są de facto odcięte. Te państwa są jak wyspy połączone groblą z przesmykiem suwalskim. Dlatego że teren, i nie muszę tego tłumaczyć, prawda, w szkole wojskowej, wojsk lądowy, jest bardzo trudny. Na tej mapie zaznaczono tereny, które są trudno dostępne, lesiste, bagniste, jest słaba komunikacja i de facto do Talina prowadzi jedna droga, którą bardzo łatwo, Warszawy, którą łatwo przeciąć, zablokować. Nie ma jak zjechać z tej drogi. Wszędzie są lasy, bagna, rzeczki, podmokłości różne i tak dalej. W związku z tym to sławne Suwałki Gap, przesmyk suwalski, jest pewną pułapką strategiczną, którą NATO i w szczególności Rzeczpospolita musi sobie poradzić, o czym zaraz będę mówił. Dlatego, że z istnienia tej jednej linii komunikacyjnej, bardzo długiej, flankowanej z białoruskiego kierunku operacyjnego, jest to ogromna słabość NATO, z którą trzeba się uporać. Z tego wynikają jeszcze inne komplikacje, o których powiem. Zresztą tutaj koledzy z Podomaku słusznie napisali, że łatwo poznać to po tym, jak Rosjanie są dyslokowani na kierunku bałtyckim, na jakiej trakcji, że są na gąsienicach, prawda, nie na kołowych systemach i tak dalej, i tak dalej, dlatego że jest taki trudny manewr. Teraz tak. Ta plansza pokazuje, jak się zmieniał sposób dyslokacji wojsk rosyjskich na zachodnim teatrze operacyjnym i mówiąc wprost, duża część sił rosyjskich na zachodnim teatrze jest między Łukiem Kurskim a Donbasem, związana z kwestią ukraińską, tak? Z tak zwanym grożeniem kierunkiem na Kijów i na Donbas i to wiąże sporą część sił wojsk lądowych Federacji Rosyjskiej. Natomiast od szczytu NATO, mniej więcej od szczytu NATO w Warszawie, Rosjanie dokonują tak zwanej sygnalizacji strategicznej na polskim kierunku operacyjnym i formują pierwszą gwardyjską armię pancerną w Bramie Smoleńskiej, z której bardzo blisko jest w sensie szybkości działania do Warszawy. Robione jest to po to, żeby powodować rozdziew interesów państw natowskich na wschodniej flance. Dlatego, że punktem ciężkości całej wschodniej flanki jest terytorium Polski. Nic innego. Żadne państwo bałtyckie. Los państw bałtyckich jest całkowicie zależny od woli politycznej przywódców Polski. Ich istnienie, niepodległość zależy całkowicie od Polski. Wynika to z geografii Europy Środkowej i Wschodniej. Po prostu jeżeli morze jest odcięte, a
Proszę mi wierzyć, że w Waszyngtonie naprawdę liczą się z tym, że jest obcięty. Jedyną drogą, jaką można zasilać komunikacyjnie państwa bałtyckie, jednostki walczące w państwach bałtyckich, jest przez Mysł Suwalski, który jest flankowany przez obwód kaliningradzki i przez Białoruś w okolicach Grodna. Bardzo wąski obszar. Z dwóch stron flankowany. Mało tego, odciągający sił zbrojne RP od kierunku warszawskiego, z kolei z okolic przejścia. W związku z tym jest to ogromna słabość, którą Rosjanie w tej swojej strategicznej komunikacji poprzez odpowiednie dyslokowanie wojsk czynią. Zwłaszcza po decyzjach szczytu warszawskiego zaczęli to robić. W związku z tym stąd jest niepokój u nas na temat wschodniej ściany i tego, jak należy reagować. Zwłaszcza, że białoruski kierunek operacyjny, poleski, jak nasi wodzowie nazywali, poleski kierunek operacyjny, czy jak Amerykanie mówią, front centralny, dlatego że mówiłem, front dzielimy na bałtycki, centralny i ukraiński, na całej wschodniej flance, jest najszybciej się dojeżdża do Warszawy z bramy smoleńskiej. Na pewno pamiętamy wszyscy z doświadczeń historycznych. Ile dni zajęło Tuchaczewskiemu, gdy rozpoczął ofensywę w lipcu 20 roku, dotarcie pieszo przecież w tamtych czasach właściwie, a wojsko jego często szło bez butów pod Warszawę. Białoruski kierunek operacyjny wygląda w ten sposób, że jest idealny do walki czołgowej. Jest daleki horyzont widzenia, tak? Line of sight. Ale nie na tyle daleki, żeby móc przeciwdziałać czołgom z środkami, prawda, rakietowymi, z pociskami sterowanymi. Lekko falujący, w związku z tym idealny do walki czołgowej. Dobrze skomunikowany na północ od Bagien Poleski. I dowiodły tego wszystkie operacje, tak? Bagration, Niemcy w tamtą stronę, nasza wojna 20 roku, zresztą w obie strony, wcześniej doświadczenia roku 19, front niemiecki w roku 15 i 16, doświadczenia nasze z I Rzeczypospolitej, że jak się przejedzie Bramę Smoleńską, a Brama Smoleńska jest najważniejszym miejscem strategicznym w Europie Wschodniej, kto kontroluje Bramę Smoleńską, o czym zaraz zresztą będę mówił, kontroluje, jest panem Europy Wschodniej. Brama Smoleńska to, jeżeli spojrzymy na mapę, to jest miejsce, w którym Dźwina, płynąc w kierunku Bałtyku, zakręca, tak patrząc na mapę, do góry, a Dniepr, tylko płynąc odwrotnie, gdyby skręca w prawo w kierunku Moskwy, między Orszą a Witebskiem tworzy się przesmyk, w którym zasadniczo nie ma cieków wodnych. Można skomasować siły. Jak wiemy, nie dzielimy sił przed starciem. Najlepiej wojsko nie chciałoby dzielić rzekami, prawda, swoich jednostek, a jest jakaś przepustowość dróg i tak dalej. I ta przepustowość dróg i ta wiedza o tym powoduje, że wszystkie wojska chcą przechodzić przez Bramę Smoleńską i to kontroluje tą bramę, dlatego była twierdza smoleńska, kontroluje Europę Wschodnią. I jak gdyby wyjazd z tej bramy w kierunku na Europę Środkową powoduje, że można się zatrzymać dopiero, Niemen jest jakąś tam przeszkodą, Berezyna słabą, ale Niemen bez twierdzy, dawnej twierdzy w Grodnie i w Brześciu, właściwie nie bardzo jest linią obronną, czego dowiodła wojna 20 roku i Bagration. Dopiero jest linia Wisły, bo Bóg i Narew, o czym zresztą teraz będę mówił, też jest nie za bardzo, jest linia Wisły, więc jesteśmy w sercu Polski. Tak. I oczywiście też nie muszę tutaj tłumaczyć, prawidła sztuki wojennej lądowej się nie zmieniły zasadniczo i dalej cieki wodne, duże, są największą przeszkodą i dalej jak gdyby one stanowią punkty bądź oparcia, bądź dzielenia i tak dalej, dokładnie jest tak samo i w szczególności rosyjska sztuka operacyjna doskonale sobie zdaje z tego sprawę, bo tak wyglądały ćwiczenia Zapad, że Rosjanie ćwiczyli to i tak nam sygnalizują, tak ćwiczą na Białorusi i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, w przeciwieństwie do powolnego przechodzenia przez państwa bałtyckie, z którego kierunku zasadniczo nie grozi nic sercu Rzeczypospolitej, a jesteśmy związani tylko politycznie z państwami bałtyckimi do ich pomocy, prawdziwe zagrożenie jest w kierunku białoruskiego, a to powoduje rozdziew interesów między nami a Bałtami. Rozumiemy się, tak? Dlaczego? No właśnie. Proszę zwrócić też uwagę, i o tym też będę mówił dużo więcej, jakie istotne jest istnienie Ukrainy niepodległej, która wiąże ogromną część sił rosyjskich. Dobrze, ta mapka też potwierdza wszystko to, co mówiłem. Zwróćmy uwagę, jeżeli mamy Warszawę, tak, jeszcze mamy obwód kaliningradzki, który jest tym bąblem, powoduje, że linia Wisły staje się problematyczna do utrzymania w przypadku, jeżeli nie rozwiążemy dobrze tego fragmentu północno-wschodniego Polskiego Teatru Wojennego, głównym kierunkiem zagrożenia dla Polski jest kierunek białoruski. A
państwa bałtyckie, w szczególności Tallin, no, schodzą nam z pola widzenia, tak? I na to musi znaleźć na to odpowiedź, dlatego że no, decydenci w Warszawie, decydenci polscy będą skoncentrowani na tym jednak naszym kierunku operacyjnym w szczególności, tak? To wszystko, co mówię, też powoduje, że nasza perspektywa nie może się zamykać niestety w naszych granicach politycznych, dlatego że nie jest to jakaś szczególna granica ta z Białorusią w sensie geograficznym i musimy obserwować przedpole, bo wyobraźmy sobie, co się dzieje, jeżeli na wschód od Mińska rusza pierwsza gwardyjska armia pancerna i my musimy reagować poprzez odpowiednią mobilizację sił, przerzucanie i tak dalej, i tak dalej, a to samo w sobie też jest eskalujące w sensie politycznym, bo Białoruś nie jest NATO. I to jest przyszłość Polski. Teraz dwa słowa, dlaczego ja o tym mówię, że to jest przyszłość. Dlatego, że to, co się dzieje teraz z NATO i na wschodniej flance, jest tylko, uważam, i to nie jest mój odosobniony pogląd, jest tylko prognozą tego, co się będzie działo. Otóż teraz trochę szerszy obraz. Po 1989-91 roku mieliśmy okres, gdy się skończyła zimna wojna, Amerykanie wygrali ją, tak? Związek Sowiecki się rozpadł. I my uznaliśmy, że skończyła się historia i dokonana została adopcja strategiczna myślenia Rzeczypospolitej, w tym sensie, że przyznajmy to, w sensie gospodarczym Zachód, Europa Zachodnia, Stany mieli zadbać o nas w sensie rozwoju gospodarczego, bo wolny rynek, bo globalizacja. No i właściwie teraz jakoś tylko dobrnąć do końca tej historii ostatecznie po sprawiedliwym biegu, a w sensie wojskowym bezpieczeństwa Amerykanie z NATO, tak? Tymczasem po 25 latach historia wróciła, właściwie po kryzysie 2008-2009. Amerykanie słabną, NATO nie ma zdolności wojskowych takich, jakie miało. Naprawdę zdolności wojsk lądowych państw zachodnich są mizerne. Polska ma szansę być najsilniejszą armią lądową w NATO z wyjątkiem Turcji i Stanów Zjednoczonych w najbliższej przyszłości. A my jesteśmy z naszą geografią. A nasza geografia to jest przesmyk karpacko Bałtycki, czyli najwęższe miejsce niziny środkowoeuropejskiej, które wachlarzowo rozchodzi się w kierunku Rosji. Na wielkiej ilości kierunków operacyjnych z wielkim obszarem lądowym. Nie samoloty same w sobie, nie okręty, które mają Amerykanie, tylko wojsko lądowe. I nikt z Polski i Polaków nie zdejmie odpowiedzialności za myślenie na ten temat. W sytuacji, gdy Amerykanie dalej będą słabli, a widzimy, co się dzieje, wystarczy dzisiaj przeczytać wywiad z ministrem spraw zagranicznych Niemiec. Wystarczy widzieć, co się dzieje w kontekście, co Rosjanie mówią. Wystarczy widzieć, co się dzieje, jak Trump mówi. Amerykanie przeżywają sekwestrację w swoich wojskach, to znaczy cięcie liniowe kosztów przede wszystkim. Armia lądowa amerykańska jest najmniejsza od kilkudziesięciu lat. Flota ma mniej okrętów niż w 1916 roku. Pomimo większych zdolności, owszem, ale jednakowoż liczba ma znaczenie, jak wiemy, w wojsku. Lotnictwo taktyczne ma właściwie połowę sprawnych eskad w porównaniu z 1991 roku. Amerykanie mają poważne problemy z tak zwanym imperialnym rozciągnięciem swoich sił w całej Eurazji, na całym świecie. Mają ogromne problemy ze sfinansowaniem swoich sił zbrojnych. Na Kapitolu trwa kłótnia na ten temat, jak to ma wyglądać. Na dodatek Amerykanie mają dwa główne teatry operacyjne, które się kompletnie od siebie różnią. Otóż na zachodnim Pacyfiku to jest ogromne obszary Tyrania, Wielkiego Pacyfiku, wielokrotnie większego niż Europejski Teatr Wojenny. W związku z tym samoloty dalekiego zasięgu są potrzebne. Wielkie okręty, liczba okrętów, więc marynarka oraz lotnictwo nie taktyczne, tylko dalekiego zasięgu. I Amerykanie po prostu nie mają. Trwa wielka rekapitalizacja myślenia strategicznego w kierunku większego dla Amerykanów zagrożenia, czyli Chin i zachodniego Pacyfiku, bo tam się przesunęło centrum świata, niż Europejski Teatr Wojenny, który z kolei jest obszarem lądowym, czego historia Polski jest najlepszym dowodem. Czy my byliśmy kiedyś potęgą morską? Tak? Nie, dlatego że geografia determinuje nasz kierunek zainteresowania, w szczególności na wschód, w kierunku zagrożeń, które wynikają z Europy Wschodniej, z tych wielokierunkowych teatrów działań wojennych, czy ukraińskiego, czy nad Bagnajem Prypeckim, białoruskiego, czy wcześniej w historii oczywiście z Niemiec, ale no teraz to jest inna historia. Ale generalnie to powoduje, że wraz ze słabnięciem Amerykanów i łamaniem się ładu światowego, a ład się łamie, i naprawdę nazwijmy to po imieniu, jak gdyby trochę musimy zacząć myśleć po swojemu. Znowu zmierzyć się z geografią, znowu zapoznać się z naszymi przemyśleniami w historii, z tymi wszystkimi kierunkami operacyjnymi, o których mówię, i zacząć projektować nowe siły zbrojne.
Niewykluczona jest sytuacja taka, że powstanie próżnia bezpieczeństwa. Widzimy, co się dzieje na Ukrainie, widzimy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, po tym, gdy Amerykanie się wycofali. Ja nie mówię o tym, że za rok, ale może za 20 lat. Bob Work i inni Amerykanie, z którymi współpracuję w Waszyngtonie, twierdzą, że wchodzimy w 25-30 lat rywalizacji wielkich mocarstw w Eurazji. Z Amerykanami, którzy są potęgą morską i pływają, tylko i bilansują ten system, tak, równoważą. A my jesteśmy zamknięci na lądzie Eurazji. W bardzo ważnym miejscu między kontynentalną Rosją, Europą Zachodnią, na Pomorzu Bałtycko-Czarnomorskim. Jak pamiętamy, co mówił Mackinder, dominacja na Morzu Bałtyckim i Czarnym i na obszarze pomiędzy tym decyduje o tym, kto ma tę przewagę na tym kontynencie. W związku z tym, nawet jak my nie będziemy chcieli wziąć udziału w tej grze, to inni będą brali nas. A zatem, no, jeżeli chcemy być czynnikiem uwagi, nasze siły zbrojne muszą się z tym zmierzyć, muszą ponownie myśleć o tym, jak wygląda teatr wojenny Polski. Zwłaszcza, że Ukraińcy już na własnej skórze się nauczyli, jak wygląda ich teatr wojenny na wschód od Dniepru i mają armię w tej chwili, jak wiemy, liczniejszą od naszej i się zbroją. To są takie slajdy, które pokazują też dodatkowo jedną rzecz, na którą chcemy Państwu zwrócić uwagę. To są zakładane cele, gdyby wybuchła wojna w państwach bałtyckich. Rosjanie chcą złamać architekturę bezpieczeństwa, zajmując część Łotwy, która będzie umożliwiała im zbudowanie eksterytorialnej autostrady, a w szczególności linii kolejowej do obwodu kaliningradzkiego, który sam sobie przecież jest wyspą i odcięty od Rosji, mógłby nie przetrwać. Tak? Oraz, co bardzo ważne, potrzebują zająć dwie wyspy na Zatoce Ryskiej, Chyme i Saremę. Obecność antydostępowych środków wojskowych Federacji Rosyjskiej wyłączy Bałtyk z funkcjonowania Szwecji, państw natowskich, Polski i tak dalej, w połączeniu z obwodem kaliningradzkim. W związku z tym każdy plan rosyjski operacyjny zakłada zajęcie tych dwóch wysp. Symptomem na przykład zbliżającej się wojny będzie wyjście floty z Kronsztadu i Sankt Petersburga albo pływanie po Morzu Bałtyckim z blisko tych wysp. Teraz tak. Analizując to, jak myśli sztab Stawka, jak myśli sztab Generalny Federacji Rosyjskiej, jak przebiegały dotychczasowe ćwiczenia Zapad oraz jak historycznie teatr Polski wygląda oraz z powodu istnienia przesmyku sokolskiego oraz z konieczności pomocy państwom bałtyckim, no, nie trudno sobie wyobrazić operację przeciwko Polsce, gdzie nasze wojska zamknięte są w północno-wschodnim fragmencie Polski, co widać na tej planszy. Na północ od linii Wisły i Bugu i Narwi są zamknięte w kotle, w trudnym terenie i z kierunku obwodu kaliningradzkiego wzdłuż Wisły, w górę Wisły oraz z kierunku brzeskiego i grozińskiego wychodzą uderzenia zamykające w kotle. Tak? W związku z tym, że państwa bałtyckie i konieczność ich pomocy ciąży na naszym planowaniu operacyjnym. A w sytuacji braku innych państw natowskich i istotnych sił wojskowych na wschodniej flance lądowej, to główny ciężar pomocy państwom bałtyckim może spoczywać na siłach zbrojnych RP. To jest kwestia polityczna, którą należy rozwiązać i myśleć, jak to rozegrać. Dlatego, że to niestety jest słabość. Dobrze. To, co mówiłem. Mamy pierwszą gwardyjską armię pancerną. Mamy tutaj dyslokację wojsk, w miarę aktualną, z wiosny tego roku Federacji Rosyjskiej. Mamy 6. armię pierwszą gwardyjską pancerną, 28, 49 na całym łuku między Bałtykiem a Morzem Czarnym. W związku z tym to nie jest tak, że są tylko państwa bałtyckie i zastanówmy się, jak w wizualizowanej przestrzeni, jak sobie z tym radzić. Dlatego, że tak jak powiedziałem, jest białoruski kierunek operacyjny i bardzo szybko można być pod Warszawą. No jest kwestia Ukrainy, tak, która wiąże znaczące wojska. Natomiast NATO nie bardzo ma środki do wojny lądowej, które odpowiadałyby chociażby pierwszej gwardyjskiej armii pancernej. Tak wyglądała dyslokacja wojsk rosyjskich wczesnym rokiem 2014. Po, tak jak powiedziałem, po szczycie w Warszawie, właściwie już nawet antycypując pewne konkluzje ze szczytu warszawskiego, Rosjanie zaczęli przywracać pierwszą gwardyjską armię pancerną w bramie smoleńskiej. To
które jest głównym zagrożeniem dla Polski. I w tej chwili, zapewniam Państwa, głównym celem rozmyślań analityków amerykańskich, wojsk lądowych USA, które są swoją drogą największym sprzymierzeńcem interesów Rzeczpospolitej, dlatego że przyszłość wojsk lądowych poza Koreą, jeżeli spojrzymy z punktu widzenia Waszyngtonu, to Amerykanie nie potrzebują do niczego wojsk lądowych, tylko do Europy i Korei i Półwyspu Koreańskiego. Nie potrzebują do niczego więcej. Wszędzie załatwia to flota albo pochoda morska i lotnictwo. Tak wygląda to w mocarstwie morskim. Wojska lądowe są potrzebne na Europejski Teatr Wojenny. W związku z tym oficerowie wojsk lądowych i dowództwo są sprzymierzeńcami myślenia naszego, jeżeli chodzi o zaangażowanie wojsk amerykańskich na wschodniej flance, czy w naszym tutaj teatrze. Tak wyglądało pod koniec 2016 roku. Widzimy pierwszą, formującą się pierwszą gwardyjską armię pancerną na naszym kierunku. Tak? W sytuacji, gdy od granicy między Warszawą a Brześciem, o czym zaraz będę zresztą mówił, jest bardzo niedaleko, jest około 200 km, w doskonałym terenie czołgowym, są pewne rubieże obronne, o czym zaraz będę mówił, a natomiast nie jest to proste. I teraz jeszcze jedną chciałbym rzecz powiedzieć. Oczywiście my pamiętamy historię naszych, tak, kolejnych wojen, powstań, wojny 20 roku, natomiast no, w PRL-u nie uczono nas wschodniego kierunku operacyjnego, tak. Wojska państwa polskiego, które było wówczas w obozie kontynentalnej Rosji Sowieckiej, ćwiczyły uderzenia na Danię, na północne NRD i zajmowały się tym teatrem operacyjnym. W związku z tym no, nie powstało intuicyjne rozeznanie teatru obecnego na wschód od Wisły. Oraz co się wiąże z tym, że ten teatr jest sztucznie przydzielony granicą polityczną, dlatego że w zakresie korelacji sił on jest większy. To, co powiedziałem, no, jedzie pierwsza gwardyjska armia pancerna, jest pod Baranowiczami i co my robimy politycznie z tym? Mobilizujemy wojska, czy jeszcze nie, bo to będzie eskalacyjne, denerwujemy sojuszników, co się dzieje? Musimy znaleźć na to odpowiedź. I jeżeli jest tak, jak zakładają to ci, co się tym zajmują za oceanem, że następne 25-30 lat będzie ciągłym tym napięciem tej sytuacji, zarówno na zachodnim Pacyfiku, jak i u nas, na tej strefie zgniotu pomiędzy rewizjonistycznym mocarstwem a tym ładem, który istnieje, to wy, jako przyszli oficerowie Wojska Polskiego, w waszych karierach będziecie się z tym musieli zmierzyć. Po prostu. Rosjanie, mówię, tak jak powiedziałem, ze Serbiukowa i Szojgu przywracają pierwszą gwardyjską armię pancerną, która została wcześniej w latach 90. dezaktywowana. Tak? Tu jest skład, no to tam o technice nie będziemy mówić, bo na pewno to znacie doskonale. To, co mówiłem tutaj też widać na slajdach, to później będzie też na prezentacji, która będzie zgrana najprawdopodobniej. To są prawdopodobne, tak jak wyglądała dyslokacja ćwiczeń Zapad 99-2009-2013 Armii Rosyjskiej. Widać cały czas, naprawdę oni pamiętają operację Bagration. Pamiętacie, jak Grupa Armii Środek została pokonana pod koniec II wojny światowej. Tak? Mało tego, przez Białoruś przebiegają magistrale kolejowe, a armia rosyjska zawsze i sowiecka wcześniej też, zawsze wybierała główne kierunki operacyjne wzdłuż linii kolejowej. I do tej pory tak jest, dlatego że ciężki sprzęt rosyjski się głównie porusza koleją. Do tej pory tak jest. Doświadczenia w Donbasie też to zweryfikowały. Pamiętajcie, kiedyś będziecie planować operację, żebyście to wiedzieli i pamiętali o tym. To jest po prostu abecadło dla oficera rosyjskiego. Zawsze planuje tak operację. W związku z tym widzimy główna magistrala czy środek Białorusi, taka jest zdolność przepustowa brygad. To kolejna mapa. I teraz tak. Niech nas nie zmyli to, że sił wojsk lądowych w Europie jest znacznie mniej, w sensie liczby, niż w czasie zimnej wojny. Zwróćcie uwagę, najbardziej na lewo mamy ten front centralny w czasie zimnej wojny. To była od Alp do Morza Bałtyckiego, Morza Północnego, tak, do Półwyspu Irlandzkiego. To była szerokość frontu głównego między Układem Warszawskim a NATO. Jeszcze tam były oczywiście Dardanele, były ciśnienie duńskie w zakresie morskim i północny Atlantyk. To były cztery główne węzły konfrontacyjne, tak, gdzie ta korelacja sił się ciągle napinała. Natomiast lądowo był front centralny. I oczywiście było na nim tutaj stosunek. Sowieci mieli przewagę 2-4 do 1. Tak, i była jedna brygada na 15 km średnio. Tak.
Porównajmy to z obecną chwilą, gdzie jest stosunek jest podobny w państwach bałtyckich, tylko na brygadę jest 140 km. A w Donbasie również stosunek jest mniej więcej podobny na rzecz tych rosyjsko-separatystycznych, jakkolwiek to nazwiemy, jest jedna brygada na 50 km. Jaki z tego wniosek? Że relacje wielkościowe są podobne, natomiast jest więcej przestrzeni. A z tego jaki wniosek płynie? Jest manewr i sił ogień. Manewr ogniem i manewr ruchem. W związku z tym bardzo dużo zależy od wiedzy i zdolności oficerów liniowych w wojnie. Wojna nie jest statyczna. Powstają przewagi terenowo-taktyczne i należy je wykorzystywać. To jest przyszłość. Pierwszy wniosek, który wyciągamy z dzisiejszego wykładu. Mniejsze nasycenie wojskiem, duża większa śmiertelność ognia, duża większa precyzja uderzeń, ogromna rola artylerii, o czym zaraz powiem, rosnąca gwałtownie w połączeniu z dronami, systemami obserwacyjnymi i głębokie znaczenie manewru. No i oczywiście restytucja czołgu jako podstawowego środka bojowego, o czym zaraz zresztą powiem, co chyba tutaj słuchaczy we Wrocławiu powinno zadowalać. Zwróćcie uwagę Państwo, że front w Donbasie jest właściwie taki sam, można nawet lekko większy niż front centralny. W związku z tym to jest ogrom przestrzeni i manewry. Flankowanie, okrążanie, to co uwielbiają zwłaszcza Rosjanie w swojej sztuce operacyjnej i kładą na to nacisk. Rosjanie zawsze zmierzają do okrążenia. Dobrze, to już też ćwiczyliśmy. To jest potencjał, o czym będziemy jeszcze szczegółowo mówić, potencjał, tak mogłoby wyglądać uderzenie na Polskę, na państwa bałtyckie. I jeszcze raz to powtórzę. Nie istnieje wschodnia flanka bez Polski. Gdyby Polska zdecydowała się nie wziąć udziału w wojnie, nie ma państw bałtyckich. Amerykanie nie są w stanie przyjść im z pomocą. Terytorium Polski wiąże całą wschodnią flankę. Jest pivotalne, sworzniowym miejscem. A co to oznacza? Oznacza to, że i politycznie, i wojskowo zawsze będziemy większe. Najpierw politycznie, a później wojskowo. Czy się zdecydujemy, czy nie, od naszej decyzji będzie bardzo dużo zależało. Należy też z tego wyciągnąć określone wnioski. Tak. No, Ukraina od 3 lat prowadzi wojnę w Donbasie. Armia ukraińska była w fatalnym stanie. Niedoinwestowana, złodziejstwo, brak części zamiennych, jakiegokolwiek morale. Ogromny kraj terytorialnie. Większość wojska na zachód od Dniepru. W związku z tym po sytuacji w Donbasie Ukraina musiała dokonać tak zwanej relokacji na wschód większości sił zbrojnych ukraińskich. I była to największa relokacja wojsk po II wojnie światowej, jeżeli chodzi o Europę. To oczywiście jest przy przybliżeniu stosunek obecny, tak można powiedzieć sprzed 6 miesięcy, w przypadku gdyby wybuchła wojna w tej chwili w Donbasie i Rosjanie użyliby tych armii, które mają zaraz za granicą, jak mogłoby to wyglądać. W związku z tym Ukraińcy mają problem, bo mają za mało wyposażenia, nie mają zdolności niszczenia czołgów podstawowych, o czym zaraz zresztą będę mówił, nie mają systemów śmiercionośnych skutecznych, nie mają własnego rozpoznania, chociaż się starają i w tej chwili już łącznie wszystkich sił mają około 200 tysięcy wojska, w związku z tym więcej niż my, prawda? I też śledzę dokładnie, co się dzieje w wojskowości ukraińskiej i są przekonani, że mają armię silniejszą od naszej, siły zbrojne silniejsze od sił zbrojnych RP. To tak, żebyśmy o tym pamiętali. Stąd też nie może dziwić, że armia, nie tylko z tego powodu, zresztą z powodu właśnie całej tego, jak wygląda polski teatr wojenny, armia polska musi być znacznie większa. Po prostu liczba ma znaczenie. O czym zresztą jeszcze mówię, zaraz będę mówił. Teraz bardzo ważna rzecz, co chciałem powiedzieć. W kontekście tego, jak sami Amerykanie, którzy zajmują, są wizjonerami sztuki operacyjnej, zwłaszcza dr Carver, który był w Donbasie, to on jest autorem tych slajdów, zresztą jeszcze będę pokazywał, to on pisał dla Obamy wraz z Lane Clarkiem, innym człowiekiem potomaku, raport dla prezydenta Obamy. I to oni sami uważają, że wojska amerykańskie powinny być dyslokowane tak, jak jest na danej mapie. Te szare odcienie, tak? Nie są tak dyslokowane. Taka dyslokacja zaadresowałaby te obawy, o których ja powiedziałem. Korpus pancerny, brygady pancerne ciężkie amerykańskie na wschód do Warszawy
limitowałoby zagrożenie na białoruskim kierunku operacyjnym. Tak. Forward presence, czyli wysunięta obecność ciężkich wojsk amerykańskich na Bałtach, zlikwidowałaby rozdziew interesów państw bałtyckich, nasz niepokój, kto ma pomagać państwom bałtyckim, likwidowałaby tą przestrzeń, gdzie Rosjanie mogliby sprawdzać, czy architektura ciała, ale Amerykanów tam nie ma, przynajmniej póki co. Sytuacja ukraińska też nie jest do pozazdroszczenia, chociaż to jest ogromny kraj, dlatego że znowu układ granic oraz geografia Donbasu, i zwłaszcza w prawobrzeżnej, czy lewobrzeżnej, jak się patrzy, tak, no generalnie na wschód od Dniepru Ukrainy, powoduje, że mogą być wojska ukraińskie flankowane z Ługu Górskiego, z Nadwołża, z Naddniestrza, właściwie teoretycznie z Białorusi i z Krymu. Bardzo trudna sytuacja do opanowania na tylu kierunkach, gdzie inicjatywę operacyjną i strategiczną będzie miała Federacji Rosyjskiej w przypadku wojny. No i oczywiście obecność jeszcze tych separatystów, czy jakkolwiek tego przyczółka, prawda, irredent, jakkolwiek to nazwiemy. Na sierpień 16 roku armia ukraińska już miała 66 batalionów operacyjnych. Można sobie porównać z liczbą naszych batalionów. Tak jak powiedziałem, samo istnienie Ukrainy oraz Donbas, wiązanie armii rosyjskiej powoduje to, że de facto armia ukraińska odciąża NATO, strukturę NATO od symetrycznego zaadresowania zagrożenia na wschodniej flance. Więc można powiedzieć, że Ukraina jest de facto, no, z punktu widzenia korelacji sił, sojusznikiem NATO sama w sobie. Tak? I geograficznym, i wojskowym. Ta mapa bardzo dobrze pokazuje, co musiał mieć Józef Piłsudski w głowie, gdy marzył o stworzeniu niepodległej Ukrainy, która będzie wiązała się w rosyjskiej, i dlaczego mógł zdecydować się pójść na Kijów w celu stworzenia tego, pomocy stworzenia państwa ukraińskiego. To widać. Wyobraźcie sobie, że Ukrainy nie ma i Armia Federacji Rosyjskiej jest na bramie przemyskiej. Ile mamy kierunków operacyjnych wtedy? Co w ogóle, jak wygląda wschodnia flanka natowska? Tak jak powiedziałem, Polska jest głównym centrum, punktem ciężkości, centrum grawitacyjnym wszelkiego konfliktu, i no, wojsko nasze musi po prostu zacząć o tym myśleć bardzo poważnie. Teraz tak. Powiedziałem troszkę o Kaliningradzie, trzeba powiedzieć trochę więcej. Kaliningrad po prostu pełni bardzo taką rolę przypominającą wystającą wieżę, czy obserwacyjną wieżę. Wisi nad Bałtykiem. Systemy dalekiego zasięgu obserwacyjne oraz uderzeniowe blokują podejście sił hinduńskich w kierunku Polski, państw bałtyckich. Samoloty z obwodu kaliningradzkiego mogą razić cele i w Polsce, i w państwach bałtyckich, nawet w Szwecji, w całym obszarze Bałtyku. Na dodatek systemy rakietowe Ziemia-Ziemia mogą razić również cele, prawda, w Polsce, na przykład przychodzące wojska amerykańskie do punktów w Powińcu czy w innych lotniskach. Już nie mówiąc o naszych statycznych celach, bazach, radarach itd. itd. Obwód kaliningradzki to daje. Jednocześnie obwód kaliningradzki sam w sobie nie ma głębi strategicznej. W związku z tym teoretycznie jest więzieniem. Jeżeli odetnie się linie komunikacyjne od obwodu kaliningradzkiego, no nie jest sam w stanie przetrwać. A jednocześnie geografia determinuje, zwłaszcza północnych Mazur i Warmii, że stosunkowo łatwo jest zająć obwód kaliningradzki. Trudniej jest uderzać z obwodu kaliningradzkiego na terytorium RP. Tak wygląda, tak jest skanalizowany ruch wojsk, w wyniku jezior, kształtowanie terenu, rzeźba i tak dalej. W związku z tym Rosjanie są autentycznie wystraszeni, że my będziemy chcieli zająć obwód kaliningradzki na wypadek wojny. Zresztą w modelu, z punktu widzenia sztuki wojskowej, no jest to pierwsza myśl, dlatego że likwidujemy sobie flank, zagrożenie z flanki. Poza tym coś trzeba zrobić z A2AD, czyli z systemami antydystępowymi. Zlikwidować je trzeba po to, żeby zwinąć, zrolować system świadomości sytuacyjnej przeciwnika, po to, żeby chociaż sojusznicy zaczęli przychodzić w większej liczbie. No i przyznajcie, jest to politycznie bardzo trudne, co z eskalacyjnością, co z innymi państwami NATO.
I my musimy, nikt nas nie zwolni z myślenia na ten temat. Bo co się będzie działo, jak Rosjanie będą z zagranicy strzelać do naszych wojsk komunikujących się z Stalinem przez przesmyk suwalski? Będzie bateryjny ogień, czy nie, z naszej strony? Co się stanie? Musimy znaleźć odpowiedzi, myśleć o tym, mapować sobie to, identyfikować to zagrożenie. Co z innymi sojusznikami? Czy to będzie eskalacyjne, czy Polska zostanie oskarżona eskalacyjnie, czy to z kolei nasi żołnierze będą ginąć? Co z pomocą Bałtom wtedy? Samo istnienie Bundu Kaliningradzkiego powoduje takie komplikacje strategiczne i musimy sobie zdawać z tego sprawę, aż się wydaje, że celowo Rosjanie zostawili to Sowieci, prawda, w swoich rękach. W związku z tym, tak jak powiedziałem, są trzy zagadnienia. Pierwsze to jest to, że to, co jest na czerwono podkreślone, enklawa kaliningradzka powoduje blokadę potencjalną ruchu na Bałtyku. A już jeszcze w przypadku uchwycenia Gotlandii Szwedzkiej w samym centrum Bałtyku, tak, bo zaraz mapę pokażę, i Bornholmu, który kontroluje ciśnienie duńskie, można powiedzieć, i tych dwóch wysp w Zatoce Ryskiej, w których powiedziałem, Bałtyk staje się, i to mogą Rosjanie zająć specnazem, prawda, WDW i tak dalej, bardzo szybko Bałtyk staje się zamkniętym morzem całkowitym. Tak. Należy na tym też zastanowić, jak sobie z tym poradzić. Co więcej, istnienie obwodu kaliningradzkiego, tutaj zaznaczonego, tu widzimy Wisby, czyli Gotlandia, prawda, i też do tego stopnia Rosjanie ćwiczyli różne rzeczy, że Szwedom dało to do myślenia i w tym roku, 17, w tym wieku, w 2017 roku, Szwedzi przywrócili garnizon na Gotlandii i są czołgi na Gotlandii, bo istniało ryzyko, że zostanie zajęta Gotlandia bez jednego strzału, nagle. To samo zresztą może być z Bornholmem, który będzie blokował wyjście z ciśnień duńskich. Ja, jeśli miałbym się zakładać, to uważam, że Morze Bałtyckie jest akwenem zamkniętym i nie wpłynie żaden duży okręt marynarki wojennej USA z pomocą do Polski przez bardzo długą część konfliktu. A to powoduje, że jedyną linią komunikacyjną jest bądź przestrzeń powietrzna, ale tu się pojawiają Iskandery, S-300, prawda, przewaga w powietrzu, wszystkie te kwestie, które wynikają ze sztuki operacyjnej. No i przestrzeń lądowa przez Niemcy. I teraz oczywiście trzeba jasno sobie powiedzieć. I co powiedzą Niemcy? Jakie są stosunki niemiecko-amerykańskie w chwili obecnej? Czy Niemcy mają realny interes w jedności natowskiej? Czy będą mieli za 10 lat? I mówię o tym nie bez kozery, dlatego że wiecie Państwo, wszystko się zmienia. Wszystko płynie w polityce międzynarodowej. Już pojawiają się tarcia. A bez terytorium lądowego Niemiec jesteśmy zupełnie sami. Wówczas. I Rosjanie z premedytacją to robią. Ustawiają, ćwiczą te Iskandery, strzelają z tego linii, ale pokazują, żebyśmy ciągle myśleli, że rzeczywiście jesteśmy sami i inaczej myśleli o naszej sytuacji strategicznej. Amerykanie o tym wiedzą, odpowiednio robią i tak dalej, i tak dalej. Można wchodzić w bardzo duże szczegóły, ale na tym polega ta gra. Ona wynika z czystej geografii, a zatem z zasad geostrategii. To jest to, co powiedziałem, zasięg systemu Iskander, które jak gdyby wyłączają wschodnią flankę, podwyższają ryzyko przechodzenia z pomocą. To systemy S-200, S-300, S-400, z Białorusi, z obwodu kaliningradzkiego, z Krymu, okręty rakiety manewrujące nawet z Morza Kaspijskiego mogą strzelać na terytorium RP. Dobrze. I teraz kolejne zaznaczone na czerwono to jest nasze planowanie operacyjne. I znowu. Jak powiedziałem, historycznie polski teatr wojenny dzieli się na trzy główne kierunki. Kierunek bałtycki i on jest nieistotny. Polska nie była sojuszno-morskim państwem. Jedyne, co się martwiliśmy, to żeby desantu nie było w Gdańsku. A sam teren państw bałtyckich jest bardzo trudny. Bagna, wąskie drogi, lasy i tak dalej. W związku z tym nawet te siły zbrojne Rzeczpospolitej prowadziły wojnę o Inflant w czasach Batorego, późniejszych, pamiętamy Kirchholm, prowadziły z tak zwanej lądowej bazy operacyjnej. To znaczy, że była uchwycona brama smoleńska, północna część bramy, bo byliśmy mocarstwem lądowym, czy państwem lądowym z punktu widzenia sztuki wojennej. Była twierdza w Połocku zamykająca północną część bramy smoleńskiej i mogliśmy się rotować. Zawsze mogliśmy iść w kierunku Moskwy i tego bał się na przykład Iwan, car w czasie II wojny Batorego,
mogliśmy rotować na północ w kierunku Pskowa i Wielkich Łuków, to zrobiliśmy, i z tej podstawy operacyjnej odcinać inne mocarstwo lądowe, czyli Rosję, która stamtąd miała podstawę operacyjną i zajmowała nadbrzeżne terytoria państw, obecnych państw bałtyckich. Szwedzi z kolei, będąc z punktu widzenia sztuki operacyjnej w Zatrzymie Morskim, latali sobie na tych swoich stateczkach i lądowali. Parnawa, Ryga i tak dalej. Szybsi byli, pak, 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 i myśmy ich ciągle ścigali i spychali do morza. Tak? A Rosjan niszczyliśmy z podstawy operacyjnej, Psków, Wielkie Łuki, czyli z systemu twierdz, które blokowały podejścia przez wąskie lądowe cieśniny w kierunku państw bałtyckich. I teraz jest tak samo. W tym sensie, że no nie sposób iść. Widzieliśmy, jak szła armia niemiecka II wojny światowej pod Leningrad. Ile to trwało? Ten teren jest bardzo trudny w obie strony. Bardzo łatwo, asymetrycznie. Linia widzenia jest niska, tak jak ta sala. Tak? W związku z tym lekka piechota, uzbrojona, zmotywowana, odskakująca, pach, pach, manewr, las, może bardzo dużo utrudniać, zwłaszcza jeżeli ma jakieś tam wsparcie w rozpoznaniu, czyli w jakimś tam małym oddziale czołgowym, czy nawet trzy czołgi, pach, jest manewr, nie można ich obejść, jest jakieś kontruderzenie. Tak? Gdyby nieduże siły mogą decydować o całej zblokowaniu kierunku operacyjnego. Nie sposób jak gdyby skomasować tych dużych sił, nie można rozwinąć dużych sił. W związku z tym nikt nigdy nie wybierał marsz tamtędy. Tak? Główny kierunek marszowy to jest białoruski teatr operacyjny, o czym już mówiłem. Tak? I nasza uwaga powinna być na tym skoncentrowana. To ciągnie ze sobą konkretne implikacje w zakresie politycznym wobec Białorusi. Roli Łukaszenki w przyszłości nowego władcy. Dlaczego terytorium białoruskie jest takie ważne? Dlaczego Giedroyć i inni mówili o tym, jak jest ważny, prawda, ten pas państw niezależnych od Rosji z punktu widzenia bezpieczeństwa, dlatego że perymetr obronny Rzeczpospolitej jest wysunięty ponad naszą wschodnią granicę. Nie, rozumiecie Państwo, co chodzi, tak? Jak gdyby horyzont widzenia niebezpieczeństwa jest dalej niż nasza wschodnia granica. Wynika to z geografii, z układu terenu. I polityka zagraniczna musi też odpowiadać na tę kwestię. I jestem przekonany, że w następnych dekadach będziecie Państwo musieli się z tym mierzyć. Całkowicie jestem przekonany. Aż do Bramy Smoleńskiej, z kolei kto wejdzie w Bramę Smoleńską, uchwyci zakręt Dźwiny, Dniepru, Witebsk, Orsze, to może rotować na północ, odcinając państwa bałtyckie, może na południe, w kierunku na Łuk Kurski, na Starochu, później na Ukrainę, na Kijowszczyznę, a może iść wprost na Moskwę. Dlatego dopóki pierwsza Rzeczpospolita trzymała Bramę Smoleńską w swoich rękach i dlatego było tyle wojen z Moskwą, to przypominało to sytuację, gdy siły zbrojne RP trzymały Moskwę za szyję. Gdy oni trzymają Bramę Smoleńską, trzymają Warszawę za szyję. To jest coś takiego. I mówię, to powoduje konkretne komplikacje natury takiej, że no siłą rzeczy te granice polityczne wyglądają zupełnie inaczej teraz. Nawet może być to niepoprawne. I eskalacyjne w dużej mierze. No ale coś trzeba z tym zrobić w zakresie myślenia. Mało tego, istnienie Bramy Smoleńskiej powoduje w sytuacji obecnej politycznej na wschodniej flance, gdy jest konieczność pomocy państwom bałtyckim, możliwość otoczenia sił zbrojnych RP w okropnym terenie na północ od Bugu i Narwi, na wschód od Wisły. Przecież nie mamy aż tak ogromnych sił zbrojnych, żeby dosyć duże terytorium Rzeczpospolitej obstawić kordonowo i wszędzie w kordonie być silnym. Tak? Pamiętam, jeżeli się stosuje osłonę kordonową i chce się być wszędzie silnym, to się jest wszędzie słabo. Tak? I tak samo jest tutaj ta sytuacja. I, a jednocześnie jakoś NATO musi rozwiązać problem utrzymania linii komunikacyjnej jedynej lądowej z Stalinem. Bardzo długiej, wąskiej, mówię 1000 kilometrów. I jeszcze obwód kaliningradzki, który wisi nad tym, tak? I może nawet na zasadzie specnazu dezorganizować tam, na zasadzie nawet hybrydowości, tą kwestię. Pierwsza gwardyjska armia pancerna w zamierzeniu ma mieć 800 czołgów, 1000 BWP-ów i to prawdopodobnie nowej generacji, o czym Państwo wiecie, i bardzo dużo artylerii. W ogóle rosyjska artyleria jest najlepsza z punktu widzenia sztuki operacyjnej obecnie. W Donbasie potwierdziła swoją ogromną wyższość nad ukraińską. Mało tego, nad amerykańską. Koledzy z Potomaku opowiadali mi, jak wyglądało działanie artylerii rosyjskiej na wojsko. Tam będą dane, bodajże 80% strat armii ukraińskiej wynikało z oddziaływania artylerii rosyjskiej. Leci dron,
i w prawie w czasie rzeczywistym, nie w czasie rzeczywistym, ale prawie w czasie rzeczywistym uderzenie, tak? I nie precyzyjne w jednym, tylko obszarowe, tak? Ale wystarczającym natężeniu sile, że zlikwidowana cała jednostka. Likwidowane były całe kompanie zmechanizowane, tak? Od jednej salwy. I Rosjanie naprawdę to opanowali. Jest to przyszłość pola walki. Ogromna rola artylerii, zwłaszcza, i tu chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Powodem, dla którego wojna w Donbasie stanowi zmianę w sztuce operacyjnej wojsk lądowych na skalę podobną tego, jak wojna w Hiszpanii to czyniła, czy wojna Jom Kippur, jest, może o tym zresztą jeszcze szczegółowo powiem, ale tylko zasygnalizuję, jest to, jak manewr, siła ognia i manewr ogniem decydują o rozmiarach starć. Niby to banał, no ale przyznajmy, przez ostatnie 25 lat w dobie wojen asymetrycznych z przeciwnikiem, który nie dysponował zagłuszaniem, artylerią, czołgiem podstawowym, no porównywalnym, to było inne wojowanie, tak? To było wojowanie tak, jak Brytyjczycy wojowali z burami na początku XX wieku, a później musieli strzelać do uzbrojonych po zęby Niemców, tak, w I wojnie światowej. To była inna armia. I bardzo szczegółowo jeszcze o tym powiem. Proszę zwrócić uwagę, że pierwsza gwardyjska armia pancerna, jeżeli stanie do końca uformowana i będzie miała to wyposażenie, będzie miała więcej zdolności ofensywnych niż wszystkie armie państw bałtyckich, Polski, Niemiec, krajów Beneluxu razem wzięte. I no, wiemy, co kryje na tym kierunku operacyjnym z naszej strony potencjalny pochód pierwszej gwardyjskiej armii pancernej. Jest poza tym 20. gwardyjska armia, która również jest organizowana w tej chwili. Rosjanie są w trakcie wielkiej reorganizacji. Też w Donbasie się nauczyli, że batalionowe grupy taktyczne są trochę za małe z dwóch powodów. Po pierwsze jest tak, że są za słabe, nie mogą pogłębić uderzenia wystarczającego. A po drugie jest tak, że nie są w stanie, znaczy zbyt wysokiej szarży oficerowie muszą dowodzić zbyt małymi jednostkami, to powoduje to chaos, na kompletny chaos w dowodzeniu. W związku z tym wracają znowu do dywizjonowych struktur, jeżeli chodzi o planowanie sztabowe i wykonywanie później, zarządzanie wojskiem na polu walki. Dobrze, tutaj jest, pokazywałem. Teraz tak. Zwróćcie uwagę. Jeżeli już się koncentrujemy na Bałtyckim Teatrze Operacyjnym, to mamy Tallin, Rygę i Wilno. Tak? Trzy stolice. Geografia z punktu, jest tak, z jednej strony jest dobra do obrony tych państw, jeżeli się jest na wysuniętych pozycjach, jeżeli się ma wystarczające siły. Jeżeli się ma natychmiast tylko takie siły, jak są teraz, albo są państwa bałtyckie, tylko dają te siły, to lepiej już bronić kordonowo stolic i niestety, albo stety, te państwa tak planują, bo nie mają wystarczających sił na obsadzenie głównych kierunków operacyjnych. Natomiast geografia oraz szlaki komunikacyjne przez te państwa determinują, że złamanie południowej Estonii powoduje kaskadowy efekt, złamanie wysuniętej obrony Łotwy. Złamanie obrony Łotwy powoduje wtargnięcie na linię do Kowna Litwy i jak gdyby podzielenie wszystkich tych państw na trzy części i natychmiast kaskadowy efekt załamywania się obrony. Zwłaszcza jeżeli główne uderzenie będzie szło z okolic naszego dawnego Dyneburga, tak, czyli Daugpilis, z Nadźwiny, przełamujące, i zwłaszcza Łotwa jest, jak gdyby otwiera kaskadowo ten efekt. Coś państwa nadowskie muszą wymyślić, żeby to w przypadku wojny, wydaje się, że nie będzie silnej obecności wysuniętej, trudno będzie bronić państwa bałtyckie. Już nie mówiąc, zwróćcie państwo uwagę na tą wysuniętą linię komunikacyjną, wyciągniętą jak struna. Ona zaprzecza wszystkim zasadom sztuki wojskowej. Tak? I to zwróćcie uwagę, jaka jest podstawa operacyjna udzielania tej linii z terytorium Polski. Jakie to jest wąskie przejście między obwodem kaliningradzkim a Białorusią. Prawda? I to jeszcze tutaj, w tym obszarze Polski. Dobrze, tu są rozważania teoretyczne na temat rosyjskiej sztuki operacyjnej.
Mówi się często o wojnie hybrydowej, tak? Że to, co się dzieje, co robi armia rosyjska, to jest wojna hybrydowa. W Waszyngtonie czy w Potomaku się mówi bardziej New Generation Warfare, czyli wojna nowej generacji, prawda? Czyli używanie przemocy i osiąganie swoich celów politycznych przy użyciu metod niepolitycznych, można powiedzieć, tylko przy pomocy przemocy, wojska, subwersji. To są wszystko tu wymienione elementy. Co najważniejsze, to nie są wymyślone, tylko to są elementy wiedzy czy myśli wojskowej rosyjskiej ujawnione w sławnym periodyku armii rosyjskiej, czyli myśli wojenna myśl, tak, czyli myśl wojskowa w październiku 2013 roku, prawda, przez pułkowników Czekinowa i Bogdanowa. I to jest oficjalne, jak gdyby oficjalna doktryna rosyjska, jeśli chodzi o prowadzenie tej hybrydowej wojny. Tak. Zwróćcie uwagę na punkt 9, o czym też zaraz powiem. No, tu jest kwestia, prawda, tej części Łotwy, gdzie są Rosjanie, główny kierunek operacyjny rozdzielający Łotwę. To jak gdyby jest też siły rosyjskie, które były w zapadzie, sprzerzucane z jakiejś części. To nie będziemy tutaj zanudzać słuchaczy szczegółami. Później mogę to udostępnić też. No właśnie. Jeżeli ograniczona wojna dotyczyłaby państw bałtyckich tylko i kwestii pomocy, to znowu wszelka pomoc do państw bałtyckich musiałaby pójść przez przemysł myksowarski, w związku z tym przez terytorium Polski. Z głównym udziałem wojsk polskich, zwłaszcza przez pierwsze kilka dobrych dni i tygodni. I znowu, układ terenu oraz główne kierunki operacyjne wojsk rosyjskich oraz to, jak wygląda ten teren, determinuje, że gdzieś na przedpolach Niemna, między Olitą, Mariupolem, mogło być główny bój spotkaniowy, tak? Rosjanie to ćwiczą w czasie ćwiczeń swoich. Tak? Teren zresztą sprzyja bardzo temu. Tak zwróćcie uwagę, wygląda Dolina Niemna. Tak? Dobry teren do walk czołgowych, jeżeli chodzi o samą rzeźbę. Tak? Aczkolwiek są wysokie dosyć brzegi i w niektórych miejscach samo forsowanie nie jest proste, chociaż to akurat znaleźli analitycy takie miejsce, gdzie jest. Zresztą Sowieci za czasów Związku Sowieckiego robili takie próbne przeprawy, betonowali podejścia do wielu rzek, tak? I one są w wielu miejscach, jeszcze państwa bałtyckie. Prawdopodobnie Rosjanie mają te plany. Dolina Niemna potrafi być głęboka, co jest przeszkodą dla działań czołgowych, jak wiecie, tak? No i to, co mówiłem, że jeziora, cieki wodne kanalizują ruch w kierunku Mariupola, tak? To nasze terytorium i tak dalej. Teraz tak. Może później o tym powiem. Przeskoczę ten Toruń i Płock. Albo dobrze, powiem coś więcej na ten temat. Zwróćcie uwagę na tą mapkę państwa. Generalnie, jeżeli atencja Sił Zbrojnych RP jest skoncentrowana na przysmyku suwalskim, to Rosjanie mogą mieć tendencję do powtórzenia ruchu Paskiewicza oraz Tuchaczewskiego, Paskiewicza z wojny listopadowej 1837 i Tuchaczewskiego z 1920 roku. Przy czym nie istnieją Prusy, tylko jest obwód kaliningradzki, więc nie są zwężeni, nie muszą, gdyby mają dodatkową podstawę operacyjną, tak? Czyli mają nie tylko z Białorusi, ale mają też z obwodu kaliningradzkiego. Może nie pełną, ale zawsze, tak? I mają szerzej. Pomimo tego, że oczywiście od Osowca, w ogóle trudny jest ten odcinek ze wschodu na zachód, po poruszaniu się na północ od Narwi. Tam są bagna i tak dalej, bagna nadbieżańskie. To jednakowoż są w stanie wykonać uderzenie w dół Wisły, przecinając komunikację z zachodu, chwytając mosty w Dolnej Wiśle i zamykając okrążenie wojsk polskich na północ do Warszawy. To jest też niebezpieczeństwo, z którym my musimy się zmierzyć w kontekście tego, jak wygląda rozłożenie wojsk polskich na terytorium RP. Mało tego, taki scenariusz wojny powoduje, że jest natychmiast tendencja deeskalacyjna po stronie zachodnich sojuszników. Dlatego, że jest to wojna szybka, oni się nie zdążą zebrać nawet do niej. A my ją już przegraliśmy. Osiągają Rosjanie też wszystkie cele operacyjne.
I mogą ją wykonać oczywiście bez terytorium Ukrainy, tak? Bez terytorium Białorusi. I znowu tu wracamy. Rosjanie nie są w stanie nic zrobić Polsce z punktu widzenia poważnych działań operacyjnych bez używania terytorium Białorusi do celów operacji. I wracamy znów, jak ważna jest Białoruś dla planowania obronnego RP. To oczywiście szczegóły są, możemy później porozmawiać na temat kwalifikacji obronnych i innych terytorium RP. Natomiast jedną taką ogólną rzecz powiem. Znowu, jeżeli już jesteśmy na terytorium politycznym Polski, to mamy oto taką sytuację, że mamy Warszawę, 200 km na wschód granica, jest kierunek brzeski, jest bezpośrednia droga do Warszawy. Na północ, na tym wewnętrzno-poleskim teatrze operacyjnym, mazowiecko-poleskim, jest Bug, który płynie na północ, później północny zachód, później skręca. I jest powyżej Bugu Narew, która się łączy na północ od Warszawy, Bug z Narwią się łączy. A Wisła płynie jak S, tak? Południa jest San, później skręca, Wieprz dopływa i Warszawą tak skręca, jest S. I ten układ rzek powoduje szanse i zagrożenia. Istnieje naturalna tendencja, jeżeli się atakuje Warszawę od wschodu, do mijania Warszawy od północy. Dlatego, że po pierwsze, na północ od Warszawy wschodni brzeg Wisły jest wyższy niż zachodni oraz się przecina potencjalną pomoc. Historycznie w 20 roku Tucharzewski chciał przeciąć pomoc idącą z Gdańska, tak? No a teraz można by przecinać pomoc idącą z Wisły, od właśnie Szczecina, od tych morskich linii komunikacyjnych, od północnych Niemiec. Tak? Zamykając również siły zbrojne RP, które udzielają pomocy państwom bałtyckim. Musimy sobie zastanowić, jak się z tym zmierzyć też z punktu widzenia sztuki operacyjnej. Mamy za mało wojska, żeby ogarnąć wszystkie kierunki. No, w tej chwili mamy bezwzględnie za mało wojska, żeby nasycić kierunki operacyjne. Mało tego, jeżeli się wprowadzi wojska między Bug a Narew, to można bić przeciwnika, gdy on jest ciągle dzielony Bugiem lub Narwą. Pod warunkiem się trzyma mosty na tych rzekach. W związku z tym wszystkie kolejne mosty na Bugu i Narwi mają fundamentalnie strategiczne znaczenie. Również wszystkie wojny nasze tego dowiodły z Rosją. One mają to samo znaczenie teraz. Więc musimy się zastanowić, jak to zrobić. Tak? Zwłaszcza w kontekście tego, że w tej chwili można penetrować linię frontu śmigłowcami niskolecącymi, tak, przerzucać specnaz, wojska specjalne, łapać te mosty, przerzucać siły lekkie, dezintegrować, no i wykonywać uderzenia. Mało tego, i to jest tylko ten północno-mazowiecki kierunek. Wisła z kolei na południu wybrzusza się w kierunku wschodu i powoduje, że jest jeszcze bliżej granicy niż w Warszawie. To z punktu widzenia wychodzenia z podstawy operacyjnej z Brześcia i uchwycenia Dęblina i przepraw, jak Wieprz wpływa do Wisły i przejścia Wisły, powoduje natychmiast złamanie obrony Warszawy. Tak było zresztą, pamiętacie, czterech pancernych to było nawet widać, tak? Jak Rosjanie próbowali przełamać pod Studziankami i tak dalej. Tak? I to powoduje natychmiast zrolowanie się obrony Warszawy na Przedmościu Warszawskim. Więc jest to kolejny kierunek na wschodzie, gdzie musimy uniemożliwić przedostanie się przez Wisłę, dlatego że na nie sposób później gdyby zarządzać odpowiednio wojskiem przy stosunkowo niedużej armii. I to jest kolejna rzecz, którą na pewno będziecie się zastanawiać, dowodząc jednostkami czy myśląc o tym. Tak? Pojawia się kolejna kwestia, jak odwody przygotować. Tak? Gdzie? Czy odwody mają służyć Rzeczpospolitej? Gdzieś za Warszawą, po to, żeby wybierać kierunek, z którego idzie zagrożenie, czy na ściśnieniu Bugu z Narwią, czy jednak Wieprz, północ-południe, tak? Odwody uderzeniowe, które mają zniszczyć przyczółki, czy przejście, itd. Czy może wspierać przyjście państwom natowskim z pomocą przez miasta i mosty na Dolnej Wiśle, tak? Znowu terytorium Polski jest za duże, żeby móc rozdzielić. Te kwestie należy analizować, myśleć, ćwiczyć w konkretnych przeprawach, nośnościach mostów, myśleniu o tym i tak dalej. Dlatego
że w grach, które ja rozegrałem, istnieje niestety tendencja, i to nie jest żadna tajemnica, jest publiczna, można to powiedzieć, że terytorium Polski jest trochę za duże, żeby ogarnąć te wszystkie kwestie. A jeżeli Polska zbyt szybko przegrywa, to niestety do linii Wisły jest to wojna polska. Rozumiecie Państwo, co chodzi, tak? Jest to kolejny, niestety, strategiczna, trudna kwestia, z którą trzeba się zmierzyć. Po prostu. I to mówię, to nie jest jakaś specjalna tajemnica, bo to widać na pierwszy rzut oka z patrzenia na mapę. Ta prezentacja kolejna, która będzie bardzo obszerna i będzie bardzo szczegółowa na temat sztuki wojennej, sprzętu, doświadczeń wojny z Ukrainy, będzie potwierdzeniem tego, co powiedziałem wcześniej, jeżeli chodzi o to, że Amerykanie byli nieprzygotowani do tego, jak wygląda wojna lądowa w Europie Wschodniej i zaczynają się od roku do tego przygotowywać. Jak my siłą rzeczy musimy się zastanawiać w naszym szkoleniu, w naszym myśleniu, oraz ta prezentacja też potwierdzi to, co powiedziałem, że są dwa kierunki operacyjne. Pacyfik, Europa i znowu symetryczne pole walki. No i Amerykanie mają niestety ograniczone zasoby. Nie mogą być wszędzie. Więc uważam, że czas adopcji strategicznej się skończył w tym sensie, że sojusz obowiązuje, natomiast no, musimy myśleć też samodzielnie, jak sobie poradzić z tym wszystkim. To, co mówiłem, okres rywalizacji wielkich mocarstw w Eurazji, na całej tej wielkiej przestrzeni. Kwestia chińska jest zupełnie inna, to jest kwestia zachodniego Pacyfiku, morza, tyranii dystansu, dalekiego zasięgu, uderzeń rakietowych, wielkich flot i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Rosja jest kwestią ścisłej wojny lądowej, w ścisłym rozumieniu i tak dalej, i tak dalej. Tak jak mówiłem, Potomak robił bardzo wiele opracowań i dla armii ukraińskiej, dla Office of Net Assessment, czyli do takiego elitarnego miejsca w Pentagonie, które zajmuje się planowaniem przyszłego pola walki, którego szefem przez wiele lat był Andy Marshall, sławny mistrz Yoda, ten, który właśnie wymyślił Tomahawki, rakiety Cruise, Pershingi, nawet można powiedzieć Abramsy oraz koncepcję wojny powietrzno-lądowej. I właśnie, tu jest jedna ważna rzecz. Dlaczego to jest takie ważne, te wnioski Garbera z wojny ukraińskiej? Dlatego, że na pewno pamiętacie, gdy marszałek Ogarkow wymyślił koncepcję tych operacyjnych grup manewrowych, o czym zaraz będę mówił na kolejnej prezentacji, które miały głęboko flankować, zwłaszcza wojska niemieckie w Refenie. No, to początek lat 80., przełom 70., 80., to kwestia Kuklińskiego, tych wszystkich kwestii. I zamykać ich w kotłach, no, tam były bardzo szczegółowe rozwiązania wynikające z tego. Amerykanie mieli straszny problem, bo nie mieli takich wielkich sił konwencjonalnych, tak? A nie chcieli uderzać jądrowo, bo testy, symulacje wojny jądrowej taktycznej szybko się kończyły tym, że była wielka wymiana strategiczna. Widziałem zresztą, jak wygląda mapa Polski z tymi uderzeniami, wszystkie mosty na Wiśle zniszczone, Warszawa, centra logistyczne i tak dalej. Amerykanie zastanowili się, jak sobie z tym poradzić. No, w związku z tym wymyślili koncepcję wojny powietrzno-lądowej oraz follow-on forces, czyli uderzenia w głąb i wtedy właśnie zaczęto wprowadzać Abramsy, Bradleye, zaczęto wprowadzać Apache, tak, śmigłowce. Chodziło o to z grubsza, na pewno o tym wiecie, że to miało spowodować, że lotnictwo, można powiedzieć, było używane jako artyleria. Tak? Znaczy, lotnictwo działało na rzecz sił lądowych, było używane jak artyleria i generalnie uderzało w głąb do kilkudziesięciu kilometrów, czyszcząc pole walki, czy w szczególności drugi eszelon, ten taki, bo Rosjanie uderzali, szukali słabego punktu i później pogłębiali uderzenie drugim eszelonem. I chodzi o to, żeby osłabiać ten drugi eszelon, po to, żeby Rosjanie nigdy nie mogli intensywności tego uderzenia uzyskać. No i to zadziałało. Później ta koncepcja wojny powietrzno-lądowej świetnie się sprawdziła na pustyniach Iraku. I Amerykanie przez kilkanaście lat oczywiście wyrażali, mówię to ten Abrams, ten symbol tej siły amerykańskiej lat 90., 80., 90. Oczywiście teraz po tych asymetrycznych zagrożeniach to w ogóle już minęło, natomiast dalej jeszcze manuale
armii amerykańskiej to zakładają. I problem cały polega na tym, że Rosjanie w Donbasie, ale w ogóle całym tym adwadem i rewolucją w sztuce prowadzenia wojny, tym, co też Ogarkow nazywał systemem uderzeniowym na dalekie odległości, tak? To znaczy, że okazało się, że kinetyka ma ogromne oczywiście znaczenie, jeżeli chodzi o koncentrację ognia, natomiast najważniejsze jest, kto widzi na daleko i potrafi wyłączać komuś różne rzeczy i rozdzielać domeny, tak? Bo jest domena powietrzna, domena lądowa, domena cyber, domena kosmiczna, powietrzna, tak? I morska, tak? I rozłączenie tych domen, zwłaszcza Amerykanom, powoduje, że oni nie potrafią strzelać, działać i tak dalej. No. Na pewno widzieliście, jak wojska amerykańskie, nawet w telewizji, już nie mówiąc o współdziałaniu. No jeżeli nie czują, że mają siły powietrzne ze sobą, to nie bardzo wiedzą, o co chodzi. Tak? Chodzi o to, że obecny rozwój A2AD, rosyjskiej doktryny wojskowej oraz sztuki operacyjnej spowodował rozziew. To znaczy Amerykanie nie będą mogli w pierwszej fazie kontaktu usiąść przewagi powietrznej, zwłaszcza lotnictwa taktycznego. Systemy A2AD wyłączą lotnictwo amerykańskie z walki. W związku z tym to będzie odwrotnie. Nie lotnictwo będzie działało na rzecz wojsk lądowych, tylko to wojska lądowe będą musiały wyłączać bomble A2AD, żeby działać na rzecz wojsk powietrznych. To powoduje, że Amerykanie są słabsi w Europie Wschodniej. Rozumiecie Państwo, tak? Chociażby dlatego, że nie mają artylerii z prawdziwego zdarzenia. Zaczynają to przywracać dopiero. I zaczynają dopiero się szkolić, uczyć, jak to robić, zgrać zespoły. To zajmuje czas. Tak? I multi-domain battle ma to przywrócić. I właśnie multi-domain battle, to co Trado ćwiczy w Stanach, jest z próbą przywrócenia tej równowagi. Tak? Doświadczenia ukraińskie, Ukraińcy na własnej skórze to zaznali i to jest natychmiast tam w Waszyngtonie przeglądane. Uważam, że to są wnioski również dla armii, dla sił zbrojnych RP i generalnie zakłada się, że w pierwszym tygodniu, nawet dwóch tygodniach być może walk, to będzie, powietrze będzie no man's air, tak? Czyli do nikogo nie będzie należało. Będzie kwestią, będzie to sferą kontestowaną przez obie strony. W wyniku w szczególności środków rażenia przeciwlotniczych, tak? Oraz zdolności rażenia na duże odległości lotnisk, tak? Lotnictwa taktycznego. Jeszcze jedna rzecz. Amerykanie mają bardzo krótki zasięg lotnictwa taktycznego. Podstawowe samoloty lotnictwa taktycznego USA F-18-16 mają krótsze zasięgi niż samoloty z II wojny światowej amerykańskie. I Amerykanie się po prostu przyzwyczaili do sposobu wojowania, gdy podpływali lotniskowcami blisko brzegu, albo gdy przeciwnik czekał, aż Amerykanie zgromadzą u sąsiada wojsko, a później wygrają wojnę. A2AD powoduje zmianę tego paradygmatu. Nie będzie żadnego czekania, będzie niszczenie na podejściach, tak? A do tego Amerykanie nie są przyzwyczajeni do wojowania. I to trzeba sobie zdawać z tego sprawę i właśnie badania, jak gdyby, no i po to się robi, tak? Tak właśnie i walka w przyszłości będzie się sprowadzać do tego, kto widzi dalej, kto potrafi dalej razić, tak? I komasować te nogi w danych kierunkach i wykorzystywać manewrem tą chwilową przewagę taktyczną na danej domenie czy danym odcinku geograficznym. To wszystko, co mówię, to są zdjęcia, to są bezpośrednie obserwacje z frontu na Donbasie. Carver po prostu spędził właściwie całą wojnę z wojskami ukraińskimi. Zrobił 12 tysięcy kilometrów podczas tego i to są doświadczenia, mówię, które później wraz z Israelem Clarkiem opisał w raporcie, który został później odtajniony. W związku z tym to żadna tajemnica. No zresztą potomak bardzo starał się, żeby Polska została przyjęta do NATO, taka organizacja, która bardzo promowała te więzi atlantyckie. Również no, tutaj władze Ukrainy zwróciły się do ludzi z potomaka, żeby właśnie zrobili te badania, o których mówiłem. Tak? Więc są takie, przecież to są dowódcy armii ukraińskiej i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Jakieś takie podstawowe wnioski pierwsze, które były, tak? I to są bardzo ważne konkretnie dla działań lądowych, dlatego pozwolę sobie szczegółowo przejść przez to. Po prostu
To, co mówiłem, batalionowe grupy taktyczne, teraz Rosjanie wyciągnęli wnioski, przechodzą, to jest już bardziej aktualna wiedza, do innej struktury. Tak, Ukraińcy nie mieli radaru, radaru to prawda, artyleryjskiego, tak. Jest problem z zwalczaniem czołgów rosyjskich, tak. Nie tylko jest pancerz reaktywny, ale jest jeszcze system obrony aktywnej i no, jest ten problem. System obrony aktywnej dosyć skutecznie niestety raził cele, które, znaczy rakiety, które uderzały z góry, nawet tandemowe, tak, a system obrony reaktywnej skutecznie niszczył te bardziej prymitywne środki uderzania. I znowu czołg podstawowy stał się podstawowym środkiem bojowym, tak. Wielokrotne były przykłady, gdy armia ukraińska nie chciała w ogóle wojować, jeżeli czołgu swojego nie miała, tak, z działem. Okopywała się, tak, jak się okopywała, to była flankowana tymi na wielkich przestrzeniach. Jak była flankowana, no to wiadomo, co się dzieje, jakie jest flankowanie, tak. Perymetr był przecinany, penetrowany, flankowanie i, no i tak źle i tak niedobrze. A jeżeli w ogóle się okopywała, a dron rozpoznał to miejsce, no to artyleria tam miażdżyła to wszystko. Albo jeżeli była statyczna przez chwilę i znowu Rosjanie to rozpoznali, to natychmiast uderzenie z kilkudziesięciu kilometrów rakietowe skuteczniejsze. Było kilka takich przykładów, tak jak powiedziałem, że całe kompanie po prostu były niszczone armii ukraińskiej. Mało tego, skuteczność artylerii rosyjskiej, zwłaszcza tych pocisków do rażenia lekkich pancerzy, okazała się tak wysoka, że armia ukraińska z czasem w Donbasie wolała jeździć na pancerzu PWP drugich, tak, niż nie mając o BTR-ach, niż w środku. W związku z tym jeździli na pancerzach, tak, słyszeli coś i wyskakiwali tam w krzaki do lasu i tak dalej. No, demoralizujące było siedzenie w pancerzu. To oczywiście miało wpływ na, jak wiemy, taktykę użycia, tak? Gdyby to były transportery tak naprawdę, a nie towarzyszące czołgom w polu, prawda, w uderzeniu PWP, tak? Co też wpływało na jakość uderzenia, na jakość wykonywania, sposób wykonywania i tak dalej, tak? Armia ukraińska miała też rzeczywiście problem z jakością tych czołgów, części zapasowych, nie miała systemu obrony aktywnej zasadniczo, w związku z tym to nie było. Pomimo oczywiście tych, jak wiemy, podstawowych modeli czołgów, które były porównywalne, tak, no oczywiście rosyjskie po modernizacji, ale przy T-64 to całkiem dobry czołg, tak. Armia ukraińska nie miała również własnych systemów obserwacyjnych, w związku z tym zasadniczo nie miała systemu świadomości sytuacyjnej. Gdy nie miała systemu świadomości sytuacyjnej, nie kontrolowała przebiegu operacyjnego i strategicznego kampanii wojennej. Były sytuacje, gdy armia rosyjska strzelała do Ukraińców z terytorium Rosji, i Ukraińcy nie odpowiadali, bo po pierwsze na początku nie wiedzieli, kto strzela, co się dzieje, z jakiego kierunku, a w ogóle jak się później orientowali, to się bali strzelać do Rosji po prostu, tak? I sojusznicy zachodni bądź mówili, żeby nie strzelać, bądź cenzurowali im tę informację, bo jak wiemy, kto panuje nad informacją na polu walki, kontroluje działania stron, tak? I tak było, to też nie jest żadna tajemnica. Nikt nie chciał wielkiej wojny z Rosją, ani jakiejś takiej eskalacji. W związku z tym, jaki z tego wniosek? Siły zbrojne RP muszą mieć całkowicie autonomiczny system świadomości sytuacyjnej na poziomie taktycznym, operacyjnym i strategicznym. Jest to ważniejsze niż ilość czołgów, bo można podejmować decyzje polityczne, tak, zdecydowane. No, armia ukraińska miała ogromne problemy z zapasami amunicji, tak? I to również tam, nawet do goździków. Zaniedbania kilkudziesięciu lat, też należy z tego wyciągnąć wnioski. Swoją drogą armatochaubica Goździk okazała się świetną bronią, chwalona bardzo przez żołnierzy, oczywiście słaby pancerz, ale normalnie była do zwalczania pojazdów, do zwalczania ruchome punkty obrony, bardzo zachwalana, tak? Amerykanie w związku z tym nawet pisali w raportach, że to świetny sprzęt jest, pomimo tego, że jest stary. To taka ciekawostka. To, co mówiłem, tak, że Rosjanie mają po prostu dosyć duże problemy jednakowoż z dokończeniem reformy Serdiukowa i Szojgu i zestawieniem naprawdę armii z prawdziwego zdarzenia. Na dolnym slajdzie widać, że terytorium Rosji jest po prostu ogromne. Tak? No, trzeba przerzucić te wojska przez ogromne terytorium. Oczywiście ćwiczą i to zaczęło im lepiej wychodzić. Uzyskali strategiczną mobilność. Te ćwiczenia, snap exercises, te takie nagłe ćwiczenia
które Putin zarządza, czy inni dowódcy, pokazują, że Rosjanie no, zaczęli jak gdyby rzeczywiście mieć te śrubki dokręcone, te smary na miejscu, no wiecie, prawda, że to musi działać, tak, i ćwiczą to. I ja na przykład uważam, że to jest największe osiągnięcie armii rosyjskiej. Nie, że tam jest czołg armata, albo jakiś tam nowy samolot, czy tam trzy śmigłowce, tylko to jest ogromnym osiągnięciem. To jest bardzo trudne. Proszę, możecie sobie wyobrazić, jak trudno jest zreformować coś takiego. Ludzi, mentalność, śrubki, części zapasowe, wychodzenie z koszar na czas, na gwizdek, tak? Zamknąć włazy, zjechać z drogi, wjechać na lawetę, czy wjechać na transport kolejowy w terminie, dojechać w inne miejsce, rozlokować się i z mapy pojechać 30 km do zagajnika po lewej stronie. Tak? No, zastanawiam się, jak nasi ćwiczą, jak my ćwiczymy teraz takie rzeczy. I jak? No i Rosjanie to po prostu ćwiczą. Natomiast są dwie armie rosyjskie, jest armia poborowa. No i tak jak tu jest napisane, tak, nieumotywowana, słabo z treningiem, jest słabo z efektywnością, wysokie straty, dlatego na głównych kierunkach Rosjanie nie używają nigdy poborowych. No jest kwestia, prawda, protestu matek i całej tej kwestii też, no, otoczki. Jeżeli ma się prowadzić wojnę hybrydową, no to ciężko jest ją prowadzić skutecznie, gdy okazuje się, że giną poborowi rosyjscy, tak, w związku z tym na głównych tych frontach nie walczą poborowi zasadniczo. To, co powiedziałem, armia lądowa Rosji jest stosunkowo mała. To nie jest armia sowiecka, tak ogromna, ogromna. No, można powiedzieć, to też wynika z symulacji, że w przypadku istnienia Ukrainy i silnej armii RP, silnego, dużych sił zbrojnych RP, takich, na które stać teoretycznie nas, no, niewykluczony jest sukces na kierunku operacyjnym przez siły zbrojne RP. To nie jest tak, że mierzymy się z gigantem. Odejmując oczywiście broń jądrową, o której zresztą oddzielnie powiem. Odjąwszy broń jądrową, to nie jest tak, że to jest gigant, który po prostu na wszystkich kierunkach ma tyle sił, że nas miażdży. To nie jest tak. Niewykluczony jest sukces na... No, tutaj są jak gdyby zapiski z... Porównanie z wojną Jom Kippur, pamiętacie, jakie były wnioski, tak? Zresztą Carver również był głównym autorem wniosków z wojny Jom Kippur, tej sławnej, gdy wojska arabskie, zwłaszcza Egipcjanie, używali rakiet, tych pocisków przeciwczołgowych, tak, i systemów SAM przeciwko samolotom. To zmieniło na początku wojny, zwłaszcza kalkulacje izraelskie, w ogóle zaskoczyło ich. I miało to też określone konsekwencje dla wojsk amerykańskich w Europie, tak? No właśnie. I jakieś takie podstawowe rzeczy. Bardzo prosty w Donbasie zastosowany przez armię rosyjską i separatystów systemy przeciwlotnicze wyłączyły działanie lotnictwa ukraińskiego. I wyłączyły działanie śmigłowców ukraińskich, co do zasady. Musieli latać bardzo nisko, o czym zresztą zaraz powiem. W związku z tym generalnie sił powietrzne nie funkcjonowały. W związku z tym, że Rosjanie utrzymywali konflikt na poziomie niskiego takiego zaangażowania i fazji hybrydowości, też nie byli zainteresowani we własnych uderzeniach, tak, lotniczych. Ale to powoduje, że to spowodowało, że konflikt był czysto lądowy, tak? Tak jak powiedziałem, czołgi, manewr i tak dalej. I być może to się może powtórzyć w sytuacji, gdy powietrze będzie wyłączone dla obu stron. Innymi słowy, wojna nie musi wcale tak wyglądać, że sobie guziki wszyscy naciskają i wszystko paruje, tak jak w telewizji. Tylko przy wyłączeniu zdolności powietrznych obu stron przez systemy antydostępowe obu stron, no mamy znowu przyszłość pola lądowego walki, czyli państwa tutaj. To, co powiedziałem, tak? Zintegrowane mobilne systemy obrony, tak? Lotnictwo to takie skrzydlate, normalnie problemy z utrzymaniem się na nowoczesnym polu bitwy, tak? Jedynie trudno wykrywalne, tak? Ale z trudno wykrywalnymi jest taki problem, że one mają strasznie niski współczynnik przenoszenia, no, wagomiarów, bomb i tak dalej. W związku z tym muszą mieć blisko, no, poza B2, ale ile ich jest B2, tak? Poza tym my nie mamy, tak, trudno wykrywalnych, tak? Ile mają Amerykanie? No dobra, wprowadzają 35, zobaczymy, jak się sprawdzą, czy naprawdę są trudno wykrywalne. Jest kwestia zasięgu. To na Pacyfiku, zwłaszcza o którym napisałem książkę i się kiedyś głównie Pacyfikiem zajmowałem, to jest koszmar planistyczny dla Amerykanów, bo Amerykanie mają za krótki zasięg lotnictwa taktycznego, w tym F-35. I jest to dramat.
dramat po prostu dla nich. Nie mogą podpłynąć lotniskowcami na Pacyfiku na taki zasięg, żeby te samoloty ich wystartowały i raziły cele, a dwa razy dalej mogą strzelać przeciwnicy. No to wyobraźcie sobie, jakie jest ryzyko tak, utraty głównego okrętu. Tutaj również śmigłowce, tak, czyli śmigłowce wielozadaniowe narażone na ogromne straty na nowoczesnym polu walki, nasyconym głęboko manpadami, tak, przenośnymi zestawami. Również intensywność oddziaływania broni pancernej, artylerii, zwłaszcza przeciwnika, powoduje przy braku własnej przewagi powietrzu, że nie ma tego lotnictwa taktycznego. No i musi być moja artyleria, coś musi być i pancerz musi być i manewr i ciężkość, gąsienice, ciężar i tego nie ma. Tak? 25 lat wojen asymetrycznych, kołowa trakcja w armii amerykańskiej, no i to właśnie wojna ukraińska to wszystko pokazuje, tak? To są w ogóle wnioski dla armii amerykańskiej, tak? Dla sił zbrojnych USA. Czyli stand off, że muszą dalej odejść. No to jest to, że Amerykanie będą musieli strzelać z dalszej odległości albo tylko stealth, to ma konkretne implikacje dla nas, tak? No bo jeżeli muszą dalej, to nie są zależni od naszych baz, no i co z nami, tak? Czy co z linią Wisły, gdzie my jesteśmy, jak nasze to są. Przestrzeń wciąż ma ogromne znaczenie, tak jak kiedyś, tak? Tu są właśnie wnioski z użycia śmigłowców. Co się działo właśnie z samolotami, z jakie systemy były używane, a to nie naprawdę tak, jak te bomble A2AD powodowały wyłączenie przestrzeni powietrznej Ukrainy, na jakie odległości, tak, i tak dalej. Rosjanie mają bardzo skuteczne te systemy, trzeba przyznać. Bardzo skuteczne. No właśnie wnioski, na przykład Amerykanie po prostu za wysoko latają. Do nich nikt nie strzelał. Latają wyżej, żeby z RPG do nich nie strzelić, tak? No, szkolenie pilotów śmigłowców, tak? To jest właśnie to, co mówiłem, jak armia ukraińska wiąże ile sił rosyjskich. Dobrze, oczywiście jest cały obszar walki elektromagnetycznej, tak? Zaniedbany przez armie zachodnie w ciągu ostatnich 25 lat. Rosjanie mają ogromne, mają niesamowite środki rozwinięte wojny elektromagnetycznej. Nie wiadomo nawet, jakie mają jeszcze zdolności, tak? Wyłączania impulsu, tak? Wyłączania tego wszystkiego, co działa na tej podstawie. Małe, średnie UAVs, tak? Czyli drony, które tak jak powiedziałem wcześniej, zwłaszcza współpracując z artylerią. Nie mają jeszcze w czasie rzeczywistym, czy nie mieli, natomiast z kilka minut, 10 minut odstępu jest uderzenie, tak. Całe nowe systemy, jakieś jeszcze nierozpoznane, ale jakiegoś łączenia tej komunikacji, która jest nieprzerywana między systemami dronowymi a artylerią. To są nowe elementy, tak, które coś trzeba przerwać, bo cały PIC, cała sztuka polega na tym, że to się nazywa kill chain, tak? Że trzeba przerwać jeden z tych elementów łączących się w łańcuch prowadzący do uderzenia, tak? Które zabija, czyli rozpoznanie bądź środki rażenia. I trzeba znaleźć słaby punkt, tak? Się zastanowić nad tym. No i generalnie wojna pokazuje, że bardzo jest bardzo dużo rannych, bardzo dużo ofiar. Walki są rozstrzygające, to znaczy duża intensywność, duża siła ognia, manewr, to co powiedziałem, tak. W związku z tym coś trzeba zrobić z jednostkami, które trzeba później rekapitalizować, uzupełniać. Jest kwestia tego, że drony mogą rozpoznawać głęboko, w związku z tym jest kwestia tego, żeby magazyny na zapleczu jakoś kryć, maskowanie się pojawia. No, w Donbasie się pojawiło znowu okopywanie, tak, które no, jakoś też nie istniało, prawda, ostatnio. No, okopywanie, fortyfikacje ziemne, tak. Sztuka fortyfikacyjna ziemna też cała. Sztuka przygotowania podejść przeciwczołgowych, znaczy no, przeszkód przeciwczołgowych, wykorzystywania terenu do tego i tak dalej, i tak dalej.
No i cyber, tak? Były takie sytuacje, że ochotnicy armii ukraińskiej, ich żony, dziewczyny, matki, ojcowie dostawali SMS-y, że on zginął, albo został uprowadzony, albo jest w niewoli rosyjskiej, tak? Co jak gdyby demoralizuje na zapleczu, on dostawał telefony i tak dalej, i tak dalej, tak? To prawda, nowa odsłona wojny, tak? To znaczy, że można było zhakować i była kwestia zasypywania wiadomościami rodziny, tak, na temat losu tego żołnierza, danego żołnierza konkretnego. No właśnie social media nawet, tak, czy social media, no bardzo dużo było tego i już abstrahując od tego, co słyszymy, od wirusów, od różnych rzeczy, od połączania elektrowni i tak dalej, tu też właśnie wyłączanie systemów zasilających w energię, kolejne daty, kiedy to się wydarzyło, jak i tak dalej. Tu obronie właśnie tutaj przykłady systemów EW, tak, czyli wojny w polu elektromagnetycznym. Tutaj są zdjęcia z Debalcewa. Drony zrzucające bomby rosyjskie, tak. Właśnie ammunition storage, tak? Czyli jakiś depot magazynowy dron zniszczył. Zresztą ostatnio słyszeliśmy, tak, że ciągle jakieś magazyny amunicją na Ukrainie wybuchają. Właśnie tutaj to jest przykład jednej salwy. Zwróćcie uwagę, co zostało zniszczone jedną salwą, tak? Prawdopodobnie systemu SMIERSZ, tak? Armii Ukraińskiej. No, plus oczywiście emisja, widoczność, prawda, wynikające z emisji, no to są oczywiste rzeczy, tak, ale teraz mamy symetrycznego przeciwnika, który ma te zdolności. Widzi, strzela, może nawet na większą odległość niż my. Tak, to co powiedziałem o artylerii, różne systemy artylerii rosyjskiej, zastosowanie masowe, termobaryczne, 80% strat, tak, zarówno tej artylerii lufowej, jak i rakietowej. Carver ogląda tutaj właśnie w prawej stronie skutek uderzenia, tak. Zobaczcie, jak wyglądają ciała ludzkie, jak wygląda pancerz. No. No. Armia amerykańska wycofała się z tej subamunicji takiej artyleryjskiej jakiś czas temu. Też jest kwestia przywrócenia tego. To co mówiłem, że nasz goździk się sprawdził, nasz używany, prawda, przez siły zbrojne RP, też goździk się sprawdził bardzo na Ukrainie. To są zdjęcia. No. To co powiedziałem też, tak, jak gdyby z punktu widzenia samej sztuki, wysoka intensywność ognia artyleryjskiego, niskie nasycenie pola walki jednostkami, czyli to faworyzuje zdecydowane działanie, tak? Zdecydowane działanie. Przełamujące działanie. Rosjanie wracają do całych armii uderzeniowych, czołgowych, tak? One nie mają już tyle ludzi, ale siła uderzeniowa jest ogromna. To ma konkretne znaczenie strategiczne dla obecności amerykańskiej, dla bezpieczeństwa na flance. Główny podstawowy czołg, tak jak M1, pozostaje decydujący, czy Leopard decydujący. A już zwłaszcza, jeżeli jest jeszcze BW, który jest w stanie przetrwać, ale raczej cięższy. Tak? Pływanie jest mniej istotne. Chociaż, jak wiemy, ile ścieków wodnych między Wrocławiem a Talinem. Tak? Co sekunda to ciek wodny jakiś dla 60-tonowego czołgu. Tak? W związku z tym trzeba jakoś to, znaczy mieć jedno i drugie, jakoś to wymyślić, tak? Z punktu widzenia Niziny Środkowoeuropejskiej. O aktywnym pancerzu mówiłem, reaktywnym pancerzu mówiłem. Również, że lasery te, prawda, counter optic, tak, które tam stają się bronią,
No i transportery oraz BWP są strasznie łatwe do zniszczenia, tak? Więc albo ciężkie, albo jakoś trzeba jakoś inne rozwiązania taktyczne. I Ukraińcy zaczynają to przygotowywać. Dobrze, tutaj są zdjęcia z Debalcewa i z Iłowajska przykładowe. Tu są zalecenia dla armii amerykańskiej konkretnie, tak? Czyli nauczyć się zwalczać drony, co nie jest proste, bo jak zwalczać drony, czym się strzela, to jest tak naprawdę bardzo praktyczne pytanie. Przywrócić pewne rodzaje amunicji, które zostały jak gdyby wycofane, przywrócić prawdziwą artylerię dywizyjną oraz MLRS-y do Europy, przywrócić czołgi podstawowe dużej liczby do Europy, swoją drogą wprowadzić system obrony aktywnej na czołgów M1, A3. Nowa amunicja, śmigłowce uderzeniowe, które potrafią uderzać, to jest jak gdyby, to się sprawdziło, za przeszkody, tak, gdy są niewidzialne przez żołnierzy operujących manpadami, tak, czyli za lasu uderzają i strzelają rakietami, tak. Dobrze, a teraz to, co pokazywałem. Dobrze, to jest to, co mówiłem o Bramie Smoleńskiej, tak? Tutaj widać to bardziej na mapie. To powoduje, że Białoruś jest kluczowym elementem. Wielcy wodzowie przeszłości doskonale o tym wiedzieli. I nie odpowiada to sytuacji politycznej na wschodniej flance i trzeba się nad tym zastanowić, jak to zrobić. Gdyż Rosjanie nie przejmują się tym i odpowiednio przyjmują strategię. To oznacza, że Polska musi się zastanowić, jak pomagać państwom bałtyckim w kontekście tego zagrożenia. Należy się dobrze zastanowić, jakie wojska usytuować na wschód od Warszawy, co zrobić z linią rzek. To są konkretne wyzwania nadchodzącej przyszłości. Suwałki, przesmyk suwalski jest drugorzędny zupełnie, pomimo tego, że jest bardzo popularny. Z tego to powodu, że dla Polski nie stanowi zasadniczej kwestii. On stanowi tylko kwestię, jeżeli dla państw bałtyckich, jak im pomóc i kto ma to zrobić. Jest to kwestia natury politycznej, którą też trzeba rozstrzygnąć z tych wszystkich powodów, o których mówiłem. Jest nie do utrzymania ta linia, koszty mogą przekraczać zyski, natomiast w związku z tym co zrobić? Mój wniosek jest taki, że powinno być jak najwięcej wojsk, ale nie Polski, bo polskie muszą kryć głównego punktu ciężkości flanki, czyli terytorium RP, ale zachodnich wojsk, co by zniechęcało Rosję w ogóle do jakichkolwiek akcji na państwach bałtyckich. Brak tych wojsk też jest jak gdyby sygnałem, tak? Już nie mówiąc o tym, że w przypadku, gdyby Ukraina utraciła niepodległość i stałaby się punktem projekcji siły dla wojsk rosyjskich, no to mamy już tyle tych kierunków operacyjnych, że już samo staje trudne i mamy sytuację podobną do wojny w obronie Konstytucji 3 maja, gdy właściwie szły dwie armie rosyjskie, najpierw z kierunku ukraińskiego, później głównego, białoruskiego i oczywiście skończyło się to klęską Polski. Chociaż w 2020 roku, pomimo tego, że były dwa te kierunki, ale armia bolszewicka była dosyć słaba wtedy, udało nam się, wykorzystując groble, tak, bo ten cały front Europy Wschodniej jest podzielony przez bagna prypeckie, które dzielą ten front na dwie części. Kto kontroluje przejścia w błotach prypeckich, kontroluje, jak gdyby może przerzucać siły na północ i południe, ale w momencie, gdy nasze wojska w 2020 roku zostały zepchnięte na zachód, powstała przerwa, tak? Jednocześnie broniliśmy Warszawy na głównym kierunku białoruskim. Tuchaczewski był szybciej niż wojska frontu południowego.
i powstała przerwa, brak łączności między nimi. I wtedy wykorzystaliśmy ten moment na uderzenie z nadwieprza, tak? Wykorzystując oderwanie się od przeciwnika na południowym odcinku, który był jak gdyby dłuższy, można powiedzieć, tak? Którym się dłużej szło do Warszawy. I to dało nam szansę, oddech, przegrupowanie i wykonaliśmy uderzenie przecinające linie komunikacyjne, gdy Tuchaczewski obrócił się na północ od Warszawy i na wschód od Warszawy i przecięliśmy linie komunikacyjne prowadzące wąsko na kierunek białoruski, bo były Prusy wschodnie wtedy, tak? W związku z tym nie mogli iść w kierunku obecnego budynku kaliningradzkiego i wykorzystaliśmy ten moment, tak? I to naprawdę było coś. To była naprawdę duża rzecz. Innymi słowy, i powoli będziemy kończyć, jeszcze zrobię tylko jedną prezentację taką historyczną i otworzę pytania. Myślę, że wszystkie te główne kwestie, co prawda bardzo krótko i pobieżnie, jak to na takim wykładzie podkreśliłem, jeszcze może pokażę dla tych, którzy się interesują taką historyczną o właśnie ćwiczeniach zapad historycznych. Ćwiczenia Zapad były organizowane z czasów sowieckich od lat 70., tak? W 81 roku był wielki, w 83, tak? I to miało na celu właśnie, jak wygrać wojnę konwencjonalną z NATO w sytuacji zmian technologicznych w sztuce prowadzenia wojny, tak? Tu mamy oryginalny plakat z tamtego czasu, czy znaczek. No właśnie, i to sławny plan Ogarkowa, tak? Tutaj była rola Kuklińskiego, który przekazał pewne informacje, które pozwoliły Amerykanom generalnie zmienić pewne elementy w koncepcji wojny powietrzno-lądowej, które zmieniły układ sił w Europie Wschodniej. Można powiedzieć, tak mi mówili przynajmniej Amerykanie, którzy mieli kontakt z tymi materiałami i było to istotne z punktu widzenia wojny konwencjonalnej. Tak? To są jakieś plany wykonywania uderzeń przez fronty radzieckie na Niemcy Zachodnie w kierunku Atlantyku. Przykładowe grupy manewrowe, które miały w sobie wszystko, co organicznie trzeba było mieć, tak? Zapasy, artylerię, nawet mieli własne systemy jądrowe, tak? W grupach manewrowych. I one działały niezależnie od bazy i szły jak najdalej, tak? Flankując aż po Atlantyk, zwłaszcza Niemców. Co było charakterystyczne i co ma znaczenie teraz, mówię to nie bez kozery, że w planie Ogarkowa było tak, że wojska sowieckie uderzały głównie na nieamerykańskie jednostki. Po to, żeby znowu wprowadzić rozdziew interesów między sojusznikami. Należy się również liczyć teraz z taką sytuacją. I tu na samym końcu ważną rzecz powiem o deeskalacyjnym użyciu broni jądrowej. Na pewno słyszeliście o tym państwo. Otóż Rosjanie są słabi konwencjonalnie, a zwłaszcza słabi w porównaniu do potencjalnych kierunków zagrożeń, które mają. Mają przecież Kaukaz, mają Daleki Wschód, mają zachodnią Europę i mają mało wojska i generalnie mają broń jądrową. I zakładają, że w sytuacji, gdy będą przegrywali na jakimś kierunku operacyjnym i wojsko będzie mogło być zniszczone albo otoczone, okrążone, to użyją taktycznej broni jądrowej w celu osiągnięcia dwóch elementów. Pierwsze, zniszczenia wojsk operacyjnych przeciwnika, zwłaszcza niedysponującego bronią jądrową, ale w szczególności, żeby uzyskać poprzez eskalację jądrową, ale niskiego szczebla, efekt deeskalujący wobec tych państw innych, natowskich, zachodnich, które nie chcą tej eskalacji jakiejś jądrowej, wymiany może Paryż za Moskwę, czy Waszyngton za Moskwę. Tak? No i niestety znowu Polska jest tutaj w słabym polu, dlatego że no my nie mamy broni jądrowej, jesteśmy głównym obszarem potencjalnej wojny, punktem ciężkości politycznym i wojskowym. No i my mamy dosyć duże wojska lądowe jak na NATO, tak? Musimy się też dobrze zastanowić, w jaki sposób dyslokować wojska, jak ich używać ewentualnie w wojnie sojuszniczej, jak współdziałać z Amerykanami po to, żeby nie spotkał nas ten los, tak? Naszego terytorium, naszych wojsk. Rosjanie, prawda, od 99 roku opracowują tę doktrynę deeskalacyjnego użycia broni jądrowej. To są cytaty z myśli wojskowej sławnej, o której mówiłem, rosyjskiej, tak. No i nie ukrywajmy, że w ćwiczeniach Zapad Polska była celem tych uderzeń, tak. Także tak to wygląda.
scenariusze ćwiczenia Zapad tak wyglądały, prawda, gdzie zwrócił uwagę, że Francja i Niemcy pozostały neutralne, tak, Rosjanie to zakładali. Wojna zaczęła się od rzekomej jakiegoś powstania mniejszości polskiej na Białorusi, tak. No i dotyczyło to właśnie naszego polskiego teatru. Tak. No dobrze, to może jeśli są jakieś pytania, to ja chętnie odpowiem. Proszę bardzo, tak będę ogólnie wskazywał, proszę. Nie wiem, czy jest mikrofon jeszcze jeden, czy... Ja jestem ogólnie zwolennikiem jednak posiadania silnej armii, która ma dużą siłę rażenia, niż uzbrajania ludności cywilnej, z góry zakładania działań powstańczych i prowadzenia wojny, ja to nazywam siłami biologicznymi w dobie nowoczesnej. Przewaga ogniowa, obserwacyjna przeciwnika jest tak ogromna, że uważam, może być to kontrproduktywne. Nie mamy gór, nie jesteśmy Afganistanem, tylko jesteśmy cywilizowanym narodem na niesień środkowoeuropejski. I nie wiem, czy to zaspokoiło pana, jak gdyby odpowiedź. To oczywiście ja nie chcę się wypowiadać o cywilnych aspektach tego, tak? Nie umiem powiedzieć, jakie są statystyki, co to zmienia w społeczeństwie, tak? Ja mówię o sztuce wojennej. Uważam, że to nic nie zmieni. Z punktu widzenia potencjału wygrania wojny na polskim teatrze wojennym. Tak bym to ujął. Tak? Mało tego, istnieją bardzo poważne przesłanki. Mówię to też wprost do tego, żeby uważać bardzo z takimi działaniami nieregularnymi. Dlatego, że trochę mieliśmy, nie? Tych nieskutecznych działań w przeszłości. Siła biologiczna jest bardzo ważna. Zdolności armii profesjonalnych niszczenia przeciwnika nieprofesjonalnego zwiększyły się geometrycznie w XX wieku. Co się działo w Faludży? Ilu żołnierzy amerykańskich zginęło? Pamiętacie państwo, tak? Co się działo w Algierii? Co się działo nawet w Wietnamie? A Wietnam to są góry porośnięte dżunglą. To nie jest polska nizina. Należy chronić życie ludzkie i wygrywać wojny, tak jak żeśmy wygrali w 20 roku ewentualnie. Tak? A najlepiej, żeby nie mieć tej wojny. Najlepiej. Nie uważam, żeby jakąkolwiek przesłanką odstraszającą było to, że każdy ma kałacha w domu, szczerze mówiąc. Dlatego, że nie sądzę, żeby Rosja chciała nas okupować. Może tutaj wyłącza mi się zasilanie, coś nie wiem dlaczego. Widzę, że mam sygnał, że nie działa zasilanie. Już działa. Że nie okupować, tak? Tylko po prostu chce zniszczyć architekturę bezpieczeństwa. Nie sposób chyba okupować teraz Rzeczpospolitej, tak? Więc nie wiem, czy udzieliłem odpowiedzi. Generalnie jestem przeciwny temu, że ludzie z kałasznikowami mają odstraszyć i spowodować, że ktoś w kalkulacji będzie się martwił o to, czy zaatakować Polskę. Bardziej się martwi o to, żeby mieć sprawne siły zbrojne, liczebne, bo liczba ma znaczenie. To widzieliście, jakich roków jest operacyjnych. Sprawne, nowoczesne, z artylerią i stać nas na taką armię. I musimy mieć taką, jeżeli mamy mieć podmiotowość. Na nizinie środkowoeuropejskiej, w tym obszarze musimy mieć to. Dlaczego musimy to mieć? Dlatego, że to się wszystko fajnie wydaje teraz, tak? Siedzimy, jest NATO, no niby jest Rosja, ale jest w sumie słaba.
Tylko że jak będzie postępowała dezorganizacja ładu światowego, tak jak postępuje, to co widzimy na Bliskim Wschodzie, to co widzimy na Zachodnim Pacyfiku, to co widzieliśmy na Donbasie, to co widzimy, jak Turcja musi sobie radzić ze swoją strefą buforową, to chodzi o to, że siły zbrojne RP muszą być czynnikiem w grze o równowagę w Europie Wschodniej. Po prostu. Po to, żeby być przy stołach negocjacji, po to, żeby mieć wpływ na architekturę bezpieczeństwa nową przyszłą. Bo może być sytuacja jak po pokoju brzeskim w 1918 roku, tak? Gdy siły zbrojne RP na wschodzie decydowały o tym, czy były czynnikiem o to, jak się kształtują przestrzenie, granice, bezpieczeństwo itd., itd., dlatego że Wersal nie objął wschodu, można powiedzieć, tak? I jeżeli będzie się łamała dotychczasowa architektura bezpieczeństwa i będziemy poza zasięgiem oddziaływania projekcji sił mocarstwa morskiego dominującego w systemie, albo ono przestanie dominować, to będzie wolna Amerykanka. I o wpływach, interesach będzie decydował układ sił. I musimy mieć siły zbrojne. Ukraińcy mają 200 tysięcy wojska, prawda? Rosjanie mają siły zbrojne. Białoruś ma takie znaczenie. Turcja ma ogromne siły zbrojne. Jeżeli chcemy mieć podmiotowość i państwowość, musimy mieć siły zbrojne, które są czynnikiem uwagi. Nawet bez strzelania kalkulowane są. Zawsze mówię o tym przykładzie. Przecież Łukaszenko inaczej by podejmował decyzje polityczne, gdyby za Bugiem w Polsce były potężne siły zbrojne z własnymi systemami antydostępowymi, z silnym lotnictwem, bronią pancerną i z pieniędzmi jeszcze w budżecie, tak, żeby mu pomóc finansowo, on by prowadził inną politykę zagraniczną, prawda? Moim zdaniem ilość karabinów w domach cywilnych nie ma znaczenia dlatego w dobie nowoczesnej. No ale jakie? No jakie zaplecze dla wojska, jeżeli noktowizji ktoś nie ma? No i co z tym kałasznikowem zrobi? No ja też to mówiłem. Niech pan wyjdzie w nocy bez księżycową noc i zgasi latarkę, tak? I jak się pan czuje, tak? I tak się czuli żołnierze ukraińscy w pierwszych dniach wojny, tak? Gdy ich widziano z kilometra, a oni widzieli z trzech metrów, tak? Po prostu, tak? To musi mieć ręce i nogi, no. Poza tym wojsko, które wchodzi, wojsko liniowe, tak? Wchodzi na przykład ktoś z wioski, strzela mu w plecy, no to są, działają mechanizmy niestety biologiczne. Przecież morduje pół wioski najczęściej, no. Prawda? Zaczynają się działania pacyfikacyjne, tak? Odpowiedzialność zbiorowa, tak? Trzeba naprawdę dobrze zważyć takie rzeczy. Komu rozdawać broń? Jak? Ludzie decydujący o powstaniach biorą na siebie też dużą odpowiedzialność, tak? Jak to robić? Przeciwko komu? Jakimi siłami? Kiedy? Przecież to jest życie ludzkie, tak? Ma przyszłość gospodarcza też w przestrzeni, w której się żyje. Tysiące innych uwarunkowań. Nie jestem pewien, czy pana zaspokoiłem, bo to jest bardzo złożony temat. Generalnie nie sądzę, że w dobie nowoczesnej to, że każdy ma karabin w domu i nie jest się w jaskini w Afganistanie, który jest krajem na poziomie średniowiecza i jakość życia jest jaka jest, ma to istotne znaczenie, no, tak bym to powiedział. Tak. Co innego oczywiście, stosunek do wojska, silna armia, przeszkolone rezerwy, silne zaplecze, system w ogóle dowodzenia, system obrony cywilnej w tym sensie, że umiemy ratować życie ludzkie, ktoś jest ranny, są szpitale zorganizowane, system zapasowej energii, to tak, to jest moim zdaniem super ważne. Tak? Dużo ważniejsze nawet niż to, że każdy ma karabin w domu. Że jest zabezpieczenie, że nawet są te muzea narodowe w Białymstoku, oddziały zabezpieczane, jest jakaś inwentaryzacja, majątek nie ginie właściwy. To są ważne rzeczy, tak? To wszystko w cywilizowanym kraju powinno być zorganizowane. No i nie zaczynałbym myślenia o karabinie w każdym domu, tak bym to ujął. Kolejne pytanie. Proszę może za mnie wybierać, dobrze? Bo nie chciałbym tego tak arbitralnie. Podporucznik Jabłoński, zapytanie. Chciałem się zapytać, co w takiej sytuacji, jakby jutro wybuchła wojna z Koreą Północną, jak się zachowają Stany Zjednoczone, jak się powinna zachować Rzeczypospolita? Drugie moje pytanie jest takie o rolę Niemiec na Litwie i na Ukrainie. Widzimy, no, na przykładzie historycznym, że UPA została założona przez Bandera, a Bandera został sponsorowany przez Abwehrę niemiecką. Dzisiaj na Litwie stacjonują wojska niemieckie, co nazwałbym uśmiechem Bismarka w stosunku do Rzeczypospolitej i do budowy Międzymorza na naszym terenie. I chciałbym się zapytać także o rolę Białorusi w dzisiejszym terenie, która była już przedstawiana dość pokrótce. Jednakże chciałbym zauważyć, że uczestniczyłem w rozpoczęciu ćwiczeń Dragon 15 i obserwowałem taką rozmowę białoruskiego pułkownika z
polskim pułkownikiem i który powiedział, że Białoruś nigdy nie napadnie na Polskę i nigdy nie dopuści do takiej sytuacji, żeby się przyczyniła do tego, aby Polska była napadnięta przez jej umożliwiając jej terytorium. I jeszcze chciałbym napomnieć, że w Węgorzewie stacjonuje 11 Mazurski Pułk Artylerii, który jest niedaleko granicy z Kaliningradem, który już jest uzbrojony w nowe armatochaubice Krab, które mają już zasięg do 55 km na pociskach z gazogeneratorem. Okej. Co teraz po kolei? Przepraszam, jak coś pominę, proszę mi przypomnieć, dobrze? Białoruś. Nie ma znaczenia, jakie się ma intencje, one się mogą zmienić w ciągu nocy. Ważne, jakie się ma zdolności. I to niech będzie komentarzem do kwestii białoruskiej i w ogóle samodzielności i podmiotowości, decyzyjności białoruskiej w ogóle w kontekście wojny, gdyby Rosja miała wstąpić, a wojska rosyjskie stacjonują na Białorusi. Więc raczej w związku z tym, że moim obowiązkiem jest szykować się na prawdziwe scenariusze, uważam, że nie miał racji pułkownik wojsk białoruskich albo udawał, że nie miał racji. Co do krabów, no tak, właśnie o to chodzi. Powinniśmy mieć jak najwięcej artylerii. No. I tej takiego na skali operacyjnej również, tak? Do tych 300 km program HOMAR. I nie tylko lufowa jak krab, ale też rakietowa. A najważniejsze, żeby to było spięte w nasz system rozpoznania, bo przecież my nie widzimy za linię horyzontu w tej chwili, prawda? Czy my jesteśmy w stanie namierzać cele lądowe poza linią horyzontu? No, jesteśmy czy nie? Ale poza linię horyzontu, czy jesteśmy w stanie? No, na morzu na pewno nie jesteśmy. I to jest problem. No, musimy mieć system rozpoznania, który czy wisi w powietrzu, czy że sami nie zależymy od nikogo, sojuszniku. Co do Niemiec, to jest kluczowe pytanie o przyszłość Europy. I tu mniej o wojskowości, bo dzisiaj specjalnie skoncentrowałem się na aspektach wojskowych, gdyż zazwyczaj, jak wiecie, koncentruję się na czystej geopolityce i geostrategii. Wojskowość jest jakimś jej wykonaniem, takim przytyczkiem ostatecznym. Dzisiaj w związku z tym, że jesteśmy w Akademii Wojsk Lądowych, skoncentrowałem się na tym wojskowym elemencie, ale o Niemczech muszę powiedzieć coś więcej w szerszym aspekcie. Niemcy są mocarstwem kontynentalnym. Ograniczane były w momencie, gdy zostały zjednoczone przez morskie mocarstwo brytyjskie. Dlatego była pierwsza i druga wojna światowa. W otwieraniu rynków, w kontaktach handlowych, wzroście siły lewara na innych państw. To doprowadziło, mówiąc w uproszczeniu, do pierwszej i drugiej wojny światowej, bo drugie Niemcy zażądały dogrywki, nie uznały jej wyniku. Chodzi o to, że Niemcy mają, nie mogą się przebić przez mocarstwa morskie. I teraz to samo dzieje się z Ameryką. Po drugiej wojnie w drugiej wojnie światowej próbowały podporządkować sobie wschód, uzyskać zasoby wschodu i zbudować kontynentalne mocarstwo. I to nie wynika tylko z jakichś ideologicznych przesłanek. Niestety tak jest, że niemiecka gospodarka jest zawsze silniejsza od innych i bardziej produktywna i podporządkowuje sobie otoczenie. I przemysł niemiecki z czasem za każdym razem podnosi się i znowu pcha w kierunku coraz bardziej niemieckich interesów. Widoczne jest już w tej chwili teraz. To powoduje rozprzężenie w Unii, dlatego że inne państwa tracą, a Niemcy zyskują. W związku z tym pęka Unia, to jest jedna rzecz. Jak prześledzimy dzisiejszą opowieść ministra spraw zagranicznych Niemiec, on pokazuje, powiedział wprost, że Amerykanie przestają być gwarantem bezpieczeństwa światowego. I Europa, czytaj Niemcy, muszą podjąć bardziej aktywną rolę, a Rosja jest stałym elementem architektury bezpieczeństwa Europy. Jest to wprost zagrożenie dla NATO, ta wypowiedź, i dla bezpieczeństwa Polski z punktu widzenia tego, co mówiłem, linii komunikacyjnych przez Niemcy, polityki niemieckiej oraz tego, że jesteśmy słabsi gospodarczo od Niemiec. No ale powoduje to z kolei problem, bo jesteśmy ekonomicznie związani z Niemcami, z Unią Europejską. Jest to niestety paradoks, strasznie trudny do rozwiązania, którego nie rozwiążemy tutaj w tej chwili. Ale generalnie, gdy mówił pan o Abwehrze, o Ukrainie i w ogóle, Niemcy w swojej geostrategii w XX wieku zmierzały zawsze do wyjęcia Ukrainy z Imperium Rosyjskiego, a zwłaszcza Donbasu, bo osłabiało to gospodarczo Rosję i tym bardziej podporządkowywało rynek rosyjski nowoczesnym produktom przemysłowym niemieckim. Tak było przed I wojną światową.
To samo, do tego samego mogła zmierzać sytuacja przed II wojną światową, ale ostatecznie pokłócili się sojusznicy i mieliśmy 1941 rok. I chodzi o to, że to nie jest tak, że a po II wojnie światowej Niemcy drugi raz pobici przez ludzi morza, tak, przez Amerykanów i Brytyjczyków, zostali po prostu no, zgnieceni. Tak. W związku z tym Republika Bońska i elity niemieckie, niemieckie przywiązały się do struktury atlantyckiej. Natomiast po zjednoczeniu Niemiec oraz teraz, po tym, gdy obecny moment ładu światowego osiągnął taki moment, że Amerykanie, którzy są twórcą tego ładu, globalnej wymiany towarowej, przestali na niej korzystać, a korzystają Chiny i Niemcy, Trump, ustami Trumpa, Amerykanie chcą zmienić, zrewidować ten system, a Niemcy tego nie chcą. To powoduje, że powstał rozdziew w państwach Zachodu, do którego tak chętnie biegliśmy i chcieliśmy być zaadoptowani. I teraz mama z tatą się pokłócili. I generalnie nie tylko powoduje to konsekwencje geopolityczne i ekonomiczne dla nas potencjalne, naszych wyborów, naszych inwestycji, co z Unią i tych wszystkich pytań, które słyszymy w telewizji, ale konkretnie stawia też pytanie co do tego, jaka jest rola Ukrainy dla Niemców. Co my na to? Mało tego, rola Ukrainy też dla Amerykanów. Przy Ukrainie zwiększa nas. I spina Morze Czarne, tak? Kto będzie ważniejszy dla Amerykanów? My czy Ukraińcy? Kto ma silniejszą armię teraz? My czy Ukraińcy? Jak będzie docelowo? Kto jest ważniejszy na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim? Co Niemcy na to? Jeżeli zostanie złamany system światowy, a system światowy polegał na tym, że Amerykanie od 70 lat poprzez dolara i system instytucji Bretton Woods regulowali wszystkie relacje. Jak kto chciał wejść do tego systemu i handlować, musiał zaakceptować te warunki, to ten system się łamie teraz. Amerykanie nie są w stanie już narzucać wszystkim swojej woli. I to zazwyczaj jest okres chaotyczny. I na ten okres, zważywszy na geografię naszą i te polskiego teatru wojennego, musimy być przygotowani po prostu. Jeżeli chcemy być dorośli i myśleć samodzielnie o swoim bezpieczeństwie, jakichkolwiek sojuszników wybieramy, tak? Czy Amerykanów, czy może z Unią bliżej, bo w tej chwili, jak widać, trwa poważna debata polityczna, czy bliżej Unii i Niemiec, czy bliżej Amerykanów. To są konkretne decyzje, które każde państwo musi podejmować. I ta debata, zapewniam was, teraz trwa. Na to wszystko się nakłada właśnie polityka rosyjska, która chce rozbić i wyrzucić Amerykanów z kontynentu, czyli odwrócić skutki II wojny światowej. Gdyby Amerykanie wyszli z kontynentu i gdyby Brexit się zmaterializował, mamy Europę kontynentalną z dominacją gospodarki niemieckiej, czyli właściwie Europę po II wojnie światowej, gdyby Niemcy wygrały. Ze słabą Rosją, z Ukrainą, być może zależną od Niemiec gospodarczo i z nami, którzy muszą się ustosunkować do tego. Z punktu widzenia geopolityki mamy całkowicie odwrócone skutki II wojny światowej wówczas. I oczywiście Niemcy i wtedy wszystkie państwa, jeżeli stary hegemon upadnie, tak jak upadło Imperium Rzymskie, zaczną grać w grę o równowagę, jak w życiu wszyscy grają. Tak? Powstaną lokalne sojusze, pewne metody współpracy, tak? I wtedy moim zdaniem wrócimy do starych naszych paradygmatów, co z Ukrainą, co z Białorusią, co z Rosją. Ale geografii nie uciekniemy, znowu mamy polski, ukraiński, bałtycki teatr operacyjny. Tak? I siły zbrojne, jeżeli chcemy mieć państwo podmiotowe, a nie być satelitą nikogo, a byliśmy Moskwy, przypomnę, albo byliśmy też przecież byliśmy też w II wojnie światowej, teraz wyjaśniam, jako generalnia guberna, tak? Byliśmy jako element wysiłku niemieckiego, tak? W związku z tym, no, wtedy jesteśmy używani jako przedmiot, tak? W mniej lub bardziej zaawaluowany sposób. No i to jest właśnie ta kwestia. Między innymi dlatego mam te wykłady, bo wchodzimy w ten okres, który się może skończyć aż taką dynamiczną, chaotyczną dezorganizacją systemu światowego. I dlatego jest wojna w Donbasie. Rosjanie pokazują, że się skończyły rządy amerykańskie i to są granice wpływów. Koniec jest tego, tak dobrego. Dlatego Krym, dlatego na Bliskim Wschodzie tak to wygląda. Na zachodnim Pacyfiku Chińczycy budują sztuczne wyspy na Morzu Południowochińskim. To zawsze jest ten moment takiego przesilenia. Wydaje mi się, że pominąłem jakieś pana pytanie. Proszę mi jeszcze przypomnieć. No właśnie. Korea Północna jest typowym takim przykładem, jak Amerykanie popełniają błąd.
moim zdaniem. Amerykańska obecność na zachodnim Pacyfiku opiera się na systemie pierwszego łańcucha wysp i wszyscy to są ich sojusznicy. Powstrzymują w ten sposób Amerykanie, będąc dominującą flotą na Pacyfiku, stwarzają właściwą równowagę sił, korzystną dla siebie i swojego systemu handlowego, który stworzyli opartego dolara, z obecnością floty na wysuniętych bazach. Japonia, prawda, Tajwan jest, no, można powiedzieć, quasi sojusznikiem, Filipiny, Australia i tak dalej, i tak dalej. Tamteny są też główne linie handlowe morskie świata pociągnięte. I Korea jest zależna od Chin. Natomiast posiadanie, jak gdyby, tworzy asymetryczne zagrożenie, które pokazuje cały czas, że Amerykanie nie ustanawiają szeregu gry, bo Amerykanie de facto pokazują swoim zachowaniem, że nie są w stanie zmusić Korei do właściwego zachowania oraz innych graczy do tego, żeby zmusili Koreę do tego zachowania. W związku z tym każdy dzień pokazuje, że amerykańska dominacja na Pacyfiku słabnie. Dlatego, że Koreańczycy strzelają, Amerykanie nic z tym nie robią, a nie ma dobrego rozwiązania, żeby coś z tym zrobić, bo kiedyś mogliby nacisnąć Chińczyków, Chińczycy wystraszyliby się sankcjami i by ich zmusili, tak, do tego. Natomiast teraz Chińczycy są zbyt potężni, nie da się sankcjonować potężnych Chin, jak mawiają chińscy przywódcy, i Amerykanie się boją. A jednocześnie geografia wojskowa Korei w ogóle, Półwyspu Koreańskiego, powoduje, że wojna tam potencjalnie jest bardzo trudna. Nie tylko z tych powodów, o których mówiłem, że sekwestracja, że wojska lądowe, że lotnictwo taktyczne, że problemy, że flota i tak dalej, ale konkretnie geografia, ta tradycyjna geografia jest bardzo trudna. To są góry, jaskinie, jest mnóstwo artylerii tej lufowej, nie tylko koreańskiej, wymierzonej w Seul. Seul jest blisko, bardzo granicy. Prawda, Seul, stolica Korei Południowej, i generalnie jest to ogromny dylemat strategiczny, co z tym zrobić. Nie ma dobrego rozwiązania, a wojna nie jest dobrym rozwiązaniem, a jej brak pokazuje słabość przywództwa amerykańskiego i jest to kwadratura koła. Jeszcze to głośne gadanie Trumpa, że on tu pokaże wszystkim, tym bardziej pokazuje, że można ten jego blef sprawdzić. Więc szczerze mówiąc, nie wiem, jak to się skończy. Niestety może też być wojna na Półwyspie Koreańskim. Jeżeli byłaby wojna, to uważam, że to byłoby też ze szkodą dla Amerykanów, dlatego że no, zastanawiam się, jak można wygrać tę wojnę ostatecznie. Tak? Jak można zniszczyć broń jądrową pod ziemią, w górach, zwłaszcza w jakimś prewencyjnym ataku. Co z Seulem? Co z Koreańczykami Południowymi? Z ich bogactwem? Co z Japonią, która będzie uderzana? Co zrobią Chińczycy? Przypomnę wam, że w 1950 roku, gdy Chiny były po 100 latach kolonialnej eksploatacji, po kilkudziesięciu latach wojny domowej, biedne jak mysz kościelna, gdy Amerykanie przeszli 38 równoleżnik, chińskie wojsko lądowe weszło do Korei i był remis. Najpotężniejsze państwo świata zremisowało z Chinami, które były, po prostu miały blisko podstawę operacyjną operacji i miały oczywiście ogromne masy ludzkie. No, układ sił się zdecydowanie zmienił na rzecz Chin w tej chwili. A jednocześnie nie jest to bezpośrednio chińskie terytorium. W związku z tym jest to wszystko z punktu, kolejny element niekorzystny bardzo dla Stanów Zjednoczonych, tak? Pokazujący słabnięcie hegemona światowego. Bo hegemonia polega na tym, że ktoś robi to, co ja chcę. Albo samą wiarygodnością użycia siły, albo to, że mam lewar ekonomiczny, bo go zaduszę ekonomicznie, albo inny tak zwany lewar na kogoś, tak? I robię, bo mu każę i on ma robić. No i tak się nie dzieje teraz. W związku z tym znowu nie udzieliłem panu chyba odpowiedzi, natomiast jest to po prostu problem, dlatego że nie ma idealnej odpowiedzi, co z tym zrobić, ja uważam. I myślę, że mają bardzo doradcy bezpieczeństwa mają poważny problem, co z tym zrobić amerykańscy w tym aspekcie. Kolejne pytanie. Panie doktorze, ja chciałbym zapytać o rolę cyberprzestrzeni w geopolityce, w geostrategii obecnej. Cyberprzestrzeń jest jedną z pięciu domen, pozalądowym, morskim, powietrznym i jakimś zapomniałem. No generalnie już jestem i kosmicznym, tak, której ta rywalizacja się dokonuje. Cyber ma o tyle znaczenie, że w obecnej dobie cyfrowej te kanały cyber przepuszczają informacje, które pozwalają nam zobrazować stan sytuacyjny, tak, na polu walki i w teatrze. I generalnie złamanie tego
przecięcie, zagłuszenie, podanie fałszywego obrazu powoduje tego, że ktoś ma przewagę informacyjną. I zatem w nowoczesnej bitwie zwiadowczej, tak to się nazywa, nowoczesna bitwa zwiadowcza, osiąga przewagę, bo ja widzę, ty mnie nie widzisz, tak? Ja cię mogę uderzyć, kiedy chcę i w którym momencie chcę. Do tego to się sprowadza. Uzyskuje się przewagę taktyczną w danym momencie, w danym czasie. Do tego sprowadza się cyber. Natomiast w związku z tym, że zasadniczo jeszcze nie została użyta nigdzie na dużą skalę, nie wiadomo, jakie są jeszcze zdolności. Zobaczymy, no, po prostu. Kolejne pytanie. Dziękuję. Ja mam pytanie o Finlandię. Jak ona może się zachować w razie wypadków na naszym kierunku i czy jest w stanie coś zmienić jej udział potencjalny po naszej stronie właśnie w razie wypadków rozgrzania silników 1. Gwardyjskiej Armii Pancernej? Moim zdaniem nic nie zmienia poza tym, że bo ani nie jest ofensywnie nastawiona, ani nie ma ofensywnych zdolności. Natomiast sama w sobie oczywiście fińskie siły zbrojne mają moc absorpcji w przypadku, gdyby ktoś próbował zaatakować Finlandię, jak wiemy, tak? Sprawny system rezerw, sprawny system obrony terytorialnej, sprawny system nastawiony na obronę. Natomiast nie zmieniają na nic w rachunku. Natomiast samo istnienie Finlandii, z którą się musi liczyć Rosja na obszarze Bałtyku, powoduje, że Zatoka Fińska teoretycznie staje się akwenem zamkniętym dla floty rosyjskiej, jeżeli postawimy na przykład zapory minowe u wejścia do Zatoki Fińskiej, my, tak? Albo gdy będziemy dominować razem ze Szwecją, jakimś, aż po Zatokę Ryską, i Rosjanie nie mogą wyjść z Zatoki Fińskiej. A jeszcze w przypadku, gdy bali się fińskich systemów nabrzeżnych, to nie wychodzą z Kronsztadu i Sankt Petersburga. I to jest duże, ma duże znaczenie, tak? Ma duże znaczenie. Dosyć istotne, bym powiedział nawet. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie doktorze. Chciałem zapytać, czy rozwiązaniem na kierunku polskim byłby totalny desant na obwód kaliningradzki, czyli powietrzny, lądowy i morski, oraz przesunięcie linii frontu na Białoruś? Może zostawmy sobie 5 minut na końcu, jak wyłączymy nagrywanie, to coś państwu powiem jeszcze. Kolejne pytanie. Dzień dobry. Jakub Schreiber, Stowarzyszenie Koliber. Panie doktorze, chciałem zapytać w kontekście Rosji, co prawda mniej militarnie, ale w kontekście Rosji na temat kwestii arktycznej. Nieraz pan w filmach porusza kwestię drogi arktycznej, handlowej, prawda, z Azji do Europy przez Arktykę, przez Ocean Arktyczny. I czy to Rosja jakoś realizuje, z tego, co pan ostatnio obserwował, czy jest to w ogóle do zrealizowania? I jeśli tak, to czy na przykład wyspa, archipelag Svalbard, nie wiem, pan kojarzy nad Norwegią, czy on by na przykład mógł być kluczowym miejscem z punktu widzenia tej drogi? A na przykład traktat Spitsbergeński z 1920 bodajże roku mówi, że może tam mieć kolonie każde państwo, tylko byle nie było tam sfery militarnej. W tej chwili Polska ma tam placówki badawcze i prawda, pod tym względem takiej ewentualnie może kolonii polskiej tam, pod takim względem pytanie chciałem poruszyć. Wiem o tym, że właśnie Szwedzi się niepokoją Svalbardem i generalnie Norwegowie również z punktu widzenia tego, jak Rosjanie mogą później przecinać norweską komunikację z północnym Atlantykiem i a Szwedzi się boją z kolei, że przez północne terytoria mogą dokonywać od północy desantów i tak dalej. Natomiast dzieje się. Też coś więcej powiem. Generalnie mówiłem już to kiedyś, że mapa świata wygląda inaczej niż nam się wydaje. Chodzi o to, że między Europą a Azją zasadniczo historycznie nie było jak się przedostać. Można było tylko starą drogą lądową przez Azję Mniejszą, szlakiem Aleksandra Macedońskiego z grubsza do zasobów Indii i Chin. W związku z tym, w momencie, gdy Arabowie uchwycili Afrykę Północną,
Dalej i tak Sahara była nie do przejścia. Lewant, Suez, Morze Czerwone, prawda, po upadku Rzymu. Postawili jak korek w wannie całą komunikację. W związku z tym Europa Łacińska, chrześcijańska była uwięziona na Półwyspie Łacińskim i nie mogła się wydostać. Była biedna jak mysz kościelna. A handel, na handlu ewentualnie korzystała Wenecja, łącząc Azję z niektórymi miastami europejskimi. I dopiero wielkie odkrycia geograficzne zmieniły to. W związku z tym ludzie morza zaczęli dominować, bo wokół płynęli Afrykę, Atlantyk, Nowy Świat, Chin, kolonizacja i tak dalej. Generalnie wszystko się dzieje morzem, tak? Handel, ruch i w ogóle. Państwa lądowo ustawione to całe jądro ciemności, które kiedyś było centrum świata. Przecież tam byli ojcowie kościoła, tam były wszystkie religie, tam był handel, karawany, bogactwa, Mezopotamię, Niniwa, Samarkanda, bramy nefrytowe i tak dalej, podupadły. No i chodzi o to, że dalej jest to morze i ono rządzi, natomiast w przypadku, no a Eurazja jest de facto wyspą. Tyle tylko, że od północy ta wyspa jest pokryta lodami, w związku z tym wydaje się być zawieszonym na kotwicy kontynentu. Gdyby nie było tych lodów, można pływać ją od północy. No i to jest właśnie metoda rosyjska. Mało tego, cała ta, na całej długości ta trasa jest pod wpływem dominacji rosyjskiej i Amerykanie nie mieliby projekcji siły. W związku z tym nie dominowaliby prawdopodobnie na Oceanie Arktycznym wzdłuż tej trasy rosyjskiej i rosyjskie miasta tam usytuowane portowe bardzo by się wzbogaciły. Takie kiedyś, nie wiem, Wenecja, Lizbona i tak dalej. Mało tego, rzeki, które płyną fatalnie, bo rzeki rosyjskie w Azji płyną do Morza Arktycznego, gdzie nic nie ma i nie można pływać, zaczęły raptem by płynąć do ciepłych, no już może otwartych mórz. W związku z tym uruchomiłoby to wnętrze Rosji gospodarczo. Tak jak Nil uruchamiał Egipt, albo rzeka Pad uruchamiała północne Włochy, a Wisła była, jest i będzie sercem Rzeczpospolitej. I generalnie to jest ta zmiana, na którą Rosjanie chcieliby zagrać, tylko no nie mogą nadmuchać tego lodu tak, żeby już stopniał teraz. I jakby mogli, to by dmuchali. No. Fuchali, dmuchali, coś by robili. I to by zmieniło oczywiście całą sytuację. Kolejne pytanie. Dzień dobry, panie doktorze. Podchorążek-Henel. Chciałem zapytać o pana zdanie odnośnie Ukrainy. Ukrainy w kontekście Polski. Co ona może nam zagwarantować i w perspektywie 10 lat, może 20, jak Rosja będzie ją rozgrywała? Pana zdanie odnośnie Krymu. Czy Krym już na zawsze zostanie przy Rosji? I jeszcze jedno pytanie krótkie. Czy według pana zwiększenie ilości wojska w Polsce, chociażby dodatkowa dywizja, ona powinna być bardziej ciężka, typu pancerna, czy może bardziej mobilna, zmechanizowana, bądź aeromobilna? Od końca. Potrzebujemy co najmniej jednej dywizji, ciężkiej dywizji. Co najmniej, no dobrze byłoby mieć więcej. Co do Ukrainy, Krymu, tej przestrzeni na, uwaga, Teatrze Operacyjnym Polskim, czy Rzeczpospolitej, czy tym wszystkim, co było między Dnieprem, Odrą i tak dalej. Chodzi o to, że zróbcie sobie kiedyś takie ćwiczenie w internecie, weźcie mapę tej przestrzeni i zobaczcie, jak się wszystko zmieniało. Nawet za naszego życia. Ja się urodziłem w roku 1976. U szczytu potęgi Breżniewskiego Związku Sowieckiego. Z granicą imperialną na Łabie. Ukraina w centrum imperium. Przemysł zbrojeniowy i przemysł ciężki na Donbasie. A gdzie jest teraz Ukraina? Gdzie jest teraz Rzeczpospolita? Jakie my rozważania popełniamy? A ja jestem dopiero, mam 40 lat. Zobaczymy, co będzie za następne 30 albo 20. Chodzi o to, że na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim wszystko jest w ruchu. Rosja też nie miała kiedyś Krymu. Rosja doszła do Morza Czarnego dopiero właściwie w XVIII wieku. Odessa została założona pod koniec XVIII wieku. Krym również został zdobyty od Turków w ogóle w tamtym czasie. Zanim się dostała do Morza Azowskiego, wcześniej też minęło trochę czasu. Odepchnąwszy Rzeczpospolitą, tak? I Osmanów. Generalnie na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim, którym jest ląd, nie ma naturalnych granic oceanicznych, morskich, wszystko jest w ruchu. Wpływy, no Naddniestrze. Przecież Naddniestrze teraz stacjonują wojska rosyjskie, ale przecież na Naddniestrzu wojowali nasi hetmani. Prawda? Próbując dostać się Dniestrem do Morza Czarnego, już nie mówiąc, że szli dalej. W
Pamiętacie Multany, pamiętacie całe wyprawy naszych hetmanów na ujście Dunaju. Po prostu taka jest natura rzeczy na przestrzeniach lądowych, są wpływy. No, Niemcy też tu byli jeszcze w XX wieku, tak? Szli aż po Stalingrad i do Baku. Tak? Generalnie granice się ciągle zmieniają, strefy wpływów, sojusze, partnerstwa. Przecież a może powstanie kiedyś Związek Polsko-Ukraiński i będzie to, można powiedzieć, jakaś Unia, tak jak powstała kiedyś Unia Polsko-Litewska w odpowiedzi na zagrożenie ekspansji niemieckiej wybrzeża Bałtyku i jednocześnie wzrostu państwa moskiewskiego, tak? I obawy ze wschodu, może też tatarskiej, tak? Wszystko jest w ruchu, wszystko płynie, nic nie stoi w miejscu. Myśleliśmy, że system światowy, do którego wchodzimy w 1989 roku, będzie stał bez ruchu. Zachód zawsze będzie dominował, a my mamy spokój i wakacje od myślenia, tak? O własnym bezpieczeństwie. Teraz już nie mamy wakacji o myśleniu o własnym bezpieczeństwie. Tak jak usłyszałem, jest dużo więcej naboru na studia, jak gdyby na oficerskie, tak? Do szkoły oficerskiej. To jest przejaw tego. No. I jeszcze dużo rzeczy się zmieni. Uważam, że wchodzimy w okres chaosu i destabilizacji ładu światowego, a nasza geografia, nie jesteśmy w Argentynie, Brazylii, Chile, w Paragwaju, gdzieś na obrzeżach świata, peryferiach nieistotnych w Australii, chociaż Australia też się staje ważna z punktu widzenia tego, że Pacyfik staje się centrum światowe, tylko jesteśmy na jednym z dwóch uskoków geopolitycznych między siłami lądu a morza, bo tak naprawdę między lądem a morzem geopolitycznym ciągle trwa walka i napięcie, kto ma wpływy, gdzie i jak. A na pomoście bałtycko-czarnomorskim jest nieunikniona rywalizacja organizmu politycznego stworzonego na terytoriach Rzeczpospolitej, czy nazwiemy to Polską, czy Rzeczpospolitą, a państwem moskiewskim, czy to jest Rosja imperialna, czy sowiecka i tak dalej. Tyle tylko, żeśmy ją przegrali w pewnym momencie. Później Sowiety były jeszcze tak potężne i trochę jesteśmy zbarczeni tym rozmiarem. Ale jeżeli chcemy stanąć twarzą w twarz, to musimy się z tym zmierzyć. Albo podjąć decyzję o przyjęciu Związku Federacyjnego z konsolidującą się Europą kontynentalną, ale ona coraz bardziej, bo wszystko się zmienia, byli sojusznikami, bo chcemy, żeby oni balansowali i równoważyli właśnie lewary niemieckie i rosyjskie na naszą podmiotowość, tak, że potrzebujemy sojusznika, który by to robił. I to jest taka gra, która się co najmniej rozpoczęła w ostatnich latach, tak, i będzie się nasilać. Kolejne pytanie. Tutaj mam takie pytanie, chciałbym jeszcze wrócić do wątku niemieckiego. Biorąc pod uwagę, że gdzieś tam jak historia pokazuje, Niemcy są w ogólnym rozrachunku za silne na Europę, za słabe na świat, a biorąc pod uwagę wzrost gospodarczy Chin, pojawia się gdzieś możliwość połączenia tych mas lądowych wśród Azji. I tak upraszczając, na ile według pana jest możliwe powstanie takiej osi, nazwijmy to Pekin, Moskwa, Berlin, jako gwarancja nowego ładu światowego z przywróceniem dominacji szlaków morskich, szlaków lądowych oczywiście. Jest to możliwe. Dominacja lądu w ogóle jest możliwa, a to przede wszystkim ze względu na nieporównywalną z niczym potęgę Chin docelową, tak, wynikającą z tego, jak ogromny jest to kraj populacyjnie, mentalnie i teraz jak jest bogaty, tak. Chiny są dużo bogatsze niż były Niemcy i Japonia razem imperialne w czasie II wojny światowej, teraz. I dużo bardziej niż Związek Sowiecki był kiedykolwiek w porównaniu do Stanów Zjednoczonych. Czego my nie dostrzegamy, bo Chiny są bardzo daleko. Ale Amerykanie, proszę mi wierzyć, się boją w Waszyngtonie. Nie Rosji, tylko Chin. To też powinno wpływać na percepcję naszej polityki na wschodzie. Nie wierzę długofalowo, że będzie oś Berlin, Moskwa, Pekin. Bardziej wierzę w oś Berlin, Pekin. Ale nie wierzę w przyjaźń rosyjsko-chińską. Podstawowe prawo w geopolityce mówi to, że sąsiedzi nie mogą, się boją siebie. A Chiny są dziewięciokrotnie mają większe PKB i rośnie to geometrycznie od Rosji. To jest po prostu kolos przy karle, który jeszcze to każe, ma imperialne aspiracje i ambicje i przeszłość imperialną. I to jest pierwszy raz mamy do czynienia z taką sytuacją 300 lat imperialnej Rosji. Zmienia to również, uważam, rachunek geostrategiczny dla Rzeczpospolitej. Jak? Jeszcze do końca nie wiem. Musimy wszyscy o tym pomyśleć, ale Chiny zmieniają całą równowagę w Eurazji. Zmienią politykę amerykańską obecności w Eurazji, zmienią politykę europejską wobec Eurazji, zmieniają politykę Niemiec w tej chwili, zmieniają politykę rosyjską i
Docelowo, modelowo Rosja będzie podporządkowana Chinom, chyba że się obróci i będzie przeciwko nim, tak? Po prostu no, historyczne wzorce zawsze o tym mówią, że tak musi być. Więc taką trójoś nie wierzę, chyba że ona jest taktyczna, żeby wypchnąć Amerykanów, ale Amerykanie mają też swoje wpływy. Amerykanie są jednak potężni, mają bazy, mają obecność, mają broń, mają sprzęt, mają wpływy, mają dolara. To nie jest takie proste, że Amerykanów już nie ma. Amerykanie wciąż są, mało tego. Rzeczpospolita podjęła decyzję, że jak gdyby jesteśmy z Amerykanami no, w ostatnim czasie. Więc tylko to chciałem powiedzieć, że wszystko się zmienia. Tak? I na pewno to nie jest świat, który znamy sprzed 20 lat. Ani nawet z roku, gdy w 2004, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Ani nie jest to świat, który był NATO, prawda? Miał określone zdolności i powstrzymał Związek Sowiecki. Kolejne pytanie. Dziękuję, dzień dobry. Mam takie pytanie, czy orientuje się pan, jaka obecnie istnieje, czy w ogóle istnieje recepcja problemu przesmyku, o którym pan mówił, na Litwie i w państwach nadbałtyckich? Ponieważ moje pytanie jest stąd, że my bardzo często mówimy, my Polacy mówimy bardzo często o sobie w ten sposób, iż od naszego stanowiska, od tego jak się zachowamy, jak postąpimy, zależy istnienie czy suwerenność państw nadbałtyckich. Tymczasem rzadko zadajemy sobie pytanie, co na ten temat myśli się na Litwie lub w ogóle w państwach nadbałtyckich. Tutaj pozwolę sobie przypomnieć jedno badanie socjologiczne z Litwy, bodajże z roku 2014, gdzie około 42% badanych osób odpowiedziało, że największym wrogiem Litwy jest Polska, zaraz po Rosji. To 42% Litwinów tak uważało. Więc stąd moje pytanie, czy na Litwie istnieje jakaś percepcja problemu przesmyku białostockiego i jeżeli tak, to jaka? Czy te na przykład badania są prowadzone tylko w ramach NATO, czy też na przykład w ramach litewskich ekspertów? I drugie pytanie dotyczy, pan pokazał tutaj mapę, jedną z map, która pokazywała, w bardzo ładny sposób pokazywała rolę Turcji, która na południu zamyka obszar Międzymorza, chociaż to słowo Międzymorze nie padło tutaj ani razu podczas wykładu. I pytanie moje jest takie, no Turcja jest cały czas członkiem NATO, ale jednocześnie zbliżyła się do Rosji. Jednocześnie jest w konflikcie z Iranem, który również zbliżył się do Rosji. I stąd moje pytanie o Turcję, to znaczy jak pan postrzega przyszłość i rolę Turcji? Dziękuję uprzejmie. Okej, to ogrom materii, które pan pyta. Myślę, że Litwini nie mają, przeciętni Litwini, a nawet większość decydentów nie ma o tym pojęcia, czy Łotysza, ale to jest bez znaczenia. Dlatego, że jakie to ma znaczenie? Znaczenie ma to, że to jest obiektywny fakt. Tak było. Tak było w roku 19, 20, 21, 39 i 40. No. Ich niepodległość się zwijała w momencie, gdy No i na tym cały problem polega, że te małe państwa, przy całym szacunku, polegają na tym, że NATO i Amerykanie przyjdą im z pomocą pojawia się ten rozdziew, moje ulubione słowo, bo Polska nie ma dużych zdolności wojskowych. Nie? Ale to nie chodzi o wojskowe zdolności Polski, chodzi o geografię. Że paradoks polega na tym, że z samej geografii my jesteśmy panami ich losu. Nie rozumiecie państwo, co chodzi, tak? I no tak po prostu jest, geografia jest tak przemożną siłą. I to jest trudne do zaakceptowania, no. Zwłaszcza, że proszę państwa, no my sobie rozmawiamy, geopolityka i tak dalej. Geopolityka była niepopularna też, zwłaszcza po 1945 roku w niektórych państwach zachodnich, bo nie w Stanach. W Stanach zawsze była nauka geostrategii. Dlatego, że Amerykanie prowadzili wojny i posiadali wpływy i byli wielkim morskim i światowym imperium. Więc nie ma nic innego, tylko jest geopolityka. Natomiast w innych państwach powstało złudne przekonanie, w tym w Polsce po 1989 roku, że nie ma czegoś takiego, że geografia nie ma przestrzeni. Znaczy, że geografia nie jest ograniczeniem, jest przecież wspólny rynek, jakiś światowy, są normy i tyle, by je spełnić i wszystko już robimy.
przestrzeń nie ogranicza. Można wszędzie skomasować siły, jeżeli się tylko chce. Ale to nieprawda, no wojskowi to wiedzą, dla wojskowych to jest śmieszne, prawda? No nie można wszędzie skomasować siły, gdzie się chce, tak? Ale w politycy, ludzie z nauk społecznych myślą autentycznie, że to jest kwestia jak w filmie. Ktoś chce i naciskam guzik i samoloty lecą. Jakieś zasięgi, jakieś paliwa, jakieś bazy, jakieś właśnie linie komunikacyjne, czy to jakieś stare XIX-wieczne koncepty. A to nieprawda. Trzeba mieć dojście, bazę, podstawę operacyjną, dojście, nie flankowe. No wszystko to działa tak samo, nie ma żadnej różnicy. Mało tego, świat stał się bardziej klaustrofobiczny z punktu widzenia tego, tak? I chodzi o to, że Litwini, którzy mają młodą państwowość, nie rozumieją tego. No. A ważne, żeby to rozumieli Amerykanie, tak? Z punktu widzenia Polski. To jest najważniejsze. Dla nas jest bez znaczenia, czy Litwini to rozumieją. Ważne, żeby Amerykanie to rozumieli i chcieli jako mocarstwo morskie, które zawsze chce mieć wolne ręce na zaangażowania w różnych częściach świata, żeby odpowiednio dyslokowali wojska zgodne z interesem Rzeczypospolitej. To jest ważne do osiągnięcia. Co do Turcji. Turcja jest bardzo dobrym przykładem, jak się rewiduje ład światowy. Turcja miała wiele w swojej historii etapów. Gdy była chorym człowiekiem Europy i Rosja ją naciskała, to Wielka Brytania ją wspierała po to, żeby Rosjanie nie chwycili Bosforu i Dardanele, nie wyszli na Morze Śródziemne, nie przecinali komunikacji brytyjskiej z Imperium przez Suez. Tak. Potem Turcja wybrała państwa centralne, zapłaciła ciężką cenę w pierwszej i po pierwszej wojnie światowej, tak, za to. W II wojnie światowej, będąc słabym państwem, nie wzięła udziału specjalnie, żeby nie motać się w sojusz. W 1945 roku Stalin zażądał cieśnin tureckich i wtedy Amerykanie wsparli Turków od tej właśnie tego lewara sowieckiego, potężnego wówczas zwycięskiego imperium lądowego. Za to Turcja została wpięta w system morza, dyslokacja NATO, rakiety i tak dalej. I coś się dzieje w systemie światowym, że przywódcy tureccy, co najmniej od roku, łapią nową równowagę i odchodzą od morza. Rozumiecie państwo, o czym mówię, tak? Że z jakiegoś powodu Erdogan uznał, że przyszłość i dlatego, że każdy przywódca chce najlepiej, jak on rozumuje, dla państwa swojego i dla siebie. Coś powoduje, że on uważa, że przyszłość Turcji, jej bezpieczeństwo i prosperity jest lepiej zabezpieczona, jeżeli nie ma bezpośrednio go w sojuszu morskim. To, gdyby ostatecznie tak się stało, to łamie to flankę południową NATO. Tym bardziej pogarsza bezpieczeństwo Rzeczpospolitej, bo nie sposób jest dokonywać projekcji siły, tym bardziej, gdy Niemcy powiedzą, że nie można przejść, nawet przelecieć nad nimi. To którędy Amerykanie mają latać do nas wtedy. Więc Turcja ma ogromne znaczenie, ogromne, ogromne znaczenie. Ja bym w porównaniu do niektórych komentatorów w Polsce większą jednak szacunkiem wypowiadał się do tego, co tam ci Turcy mogą mieć w głowach, dlaczego to robią i głębiej bym trochę analizował, niż tylko jakieś takie psychologiczne analizowanie, dlaczego Erdogan tak robi. Coś się tam dzieje takiego, że widzą, że Amerykanie chyba słabną na Bliskim Wschodzie i nie obsługują wystarczająco tureckich interesów. I może mieć to bardzo duże konsekwencje dla ładu bezpieczeństwa w Europie. Zobaczcie, co się stało na Bliskim Wschodzie po wojnie irackiej. Amerykanów właściwie prawie tam nie ma. Turcy i Iran, a przede wszystkim Rosja i Iran, rozdają karty de facto. Są rozmowy, których po raz pierwszy w Eurazji nie biorą udziału Amerykanie. Tak? W Astanie i tak dalej. I to jest bardzo niepokojące dla nas, gdy jesteśmy w sojuszu z państwem morskim, dla naszego sytuacji bezpieczeństwa. Kolejne pytanie, chyba ostatnie, bo jeszcze niespodzianka, tak? Na koniec będzie. Może dwa pytania, dobrze? Ostatnie, potem. Dziękuję. Ja chciałbym zapytać o tą rosyjską doktrynę deeskalacji, bo dla mnie to wygląda tak, że oni nas po prostu matują tą doktryną i chciałem zapytać, jak bez broni jądrowej można się przed tym bronić, to raz, a dwa, rozumiem, że to jest fikcja, ale czy mógłby pan przedstawić taki model, jak mogłoby to wyglądać, gdyby Polska chciała taką broń zdobyć. Dziękuję bardzo. No niestety Polska nie ma możliwości obrony przed bronią jądrową. Nie mamy broni jądrowej
i nie możemy się bronić przed bronią jądrową. Problem jest głębszy niż tylko to, co powiedziałem, dlatego że w doktrynie deeskalacji, o czym nie powiedziałem, istnieje eskalacja horyzontalna i wertykalna. Chodzi o to, że nie tylko można grozić państwu, które nie ma broni jądrowej, ale można również używać najpierw tak małych ładunków, że gdy przeciwnik, który nawet ma broń jądrową, jak Amerykanie, nie ma takich małych yieldów, tak? Takich małych nie wagomiarów, tylko tych kiloton, czy tam, no jak to yields, to się mówi po angielsku, już nie wiem jak po naszemu. To jest problem drabiny eskalacyjnej, bo jeżeli Rosjanie uderzą czymś naprawdę mini, a mają takie rzeczy, co zniszczy tylko tą salę kinową, ale będzie sygnał, że to jest radioaktywne i zmienia reguły trochę gry, ale jednocześnie no nie możesz, Amerykanie odpowiedzą 10-kilotonową, która potrafi zniszczyć nieduże miasteczko, bo pomyślą sobie, no to nie wiem, to Rosjanie wtedy strzelą w Waszyngton już ogromną, tak? Pojawia się nowy mechanizm powstrzymywania się od reakcji. Innymi słowy, dlatego był wyścig zbrojeń również w zakresie środków przenoszenia oraz jakości głowic i wagomiaru głowic, dlatego żeby obie strony miały równowagę również w sposobach przenoszenia, czasu reakcji oraz tych siłach. Żeby nie powstała próżnia, że ktoś może wykorzystać i powstanie błędna kalkulacja w głowie drugiego. I to jest też kolejny aspekt, który na to nie ma na razie odpowiedzi. Tak? Amerykanie zaczynają się zastanawiać nad tym, jak to zrobić, dlatego że ich bomby lotnicze przenoszone na lotnictwie taktycznym są dużo większych yieldów, tak? Ładunków niż rosyjskie. I jest problem tej właśnie tej przestrzeni, drabiny eskalacyjnej. Poza tym to są Rosjanie mają w artylerii, w rakietach, prawdopodobnie w torpedach, no ale wystarczy nawet, mają w artylerii i w rakietach, tak? A Amerykanie mają w samolotach i to trzeba przelecieć, można być zniszczonym, zrzucić to, to jest bomba grawitacyjna, trzeba nadlecieć prawie na cel, tak? To nie jest proste. To powoduje, jak gdyby ograniczono pole manewru. To jest bardzo niebezpieczne dla Polski i w kontekście pokoju, znaczy zmuszania nas do określonych zachowań, zmuszania nas. Bardzo trudna sytuacja, no, bym powiedział tak. I nie ma dobrej odpowiedzi. No. Broni jądrowej nie można pozyskać, dlatego że jest klub posiadaczy broni jądrowej i klub pilnuje tego, żeby nikt nie pozyskał tej broni. Tak. Są zobowiązania i klub naprawdę pilnuje. Tak. Przecież to chodzi o to, żeby wiadomo, tak. Więc natomiast być może jesteśmy z wyniku Korei Północnej i Iranu u zarania nowej epoki proliferacji, jak hegemon będzie słaby, jeżeli Północna Korea będzie zgodna na to, że oni ostatecznie będą mieli, to i Południowa będzie miała, a jak Południowa, to i Japonia. Jak Japonia, to może i Ukraińcy. Najpierw Arabowie jeszcze, Arabia Saudyjska. Jak oni, to myślę, że Ukraińcy też. A jak Ukraińcy, to różnie może być. No, nie wiem, jak z Niemcami na przykład, albo nami. I może się pojawić bardzo chaotyczny okres, dlatego że jak były Sowiety i Amerykanie, to dosyć był stabilny. Ogromne ładunki i rakiety i oni byli daleko od siebie, prawda? W związku z tym był długi czas reakcji, zanim te rakiety dolecą. I system nowoczesnej obserwacji wzajemnych, ostrzegań, czerwone telefony, kukuryku i tak dalej. Tak? Bo nikt nie chciał wojny. Natomiast jak są sąsiedzi blisko, nic nie wie, ktoś rzucił kamienie, coś poleciało, prawda, chaotyczne, stać na 6 rakiet, ale już nie na radar. Jest ogromny, ogromny potencjał złego odczytania intencji. Tak? I ta przestrzeń geograficzna jest bardziej klaustrofobiczna po prostu. Tak? No i okres to chaos no, po prostu. Między innymi dlatego Amerykanie dbali, żeby ten klub był ograniczony. Tak? Tylko zresztą Amerykanie, przecież Sowieci też zadbali o to. Przecież wiecie o tym, że Polska pracowała nad tym za PRL-u, tak? Nad bronią jądrową. Na WAC-ie były badania, tak, prowadzone i jak to się skończyło, to przeczytajcie sobie w internecie. No. No. Więc tyle. Jeszcze jedno pytanie, dobrze? Tak? I później dosłownie 2 minutki niespodzianki i ostatnie pytanie. To ja mam takie pytanie, panie doktorze, czy Polska ma lewar polityczny i możliwość, aby spiąć militarnie kraje bałtyckie, żeby one
w jakiś sposób same były w stanie chociaż powstrzymywać potencjał Federacji Rosyjskiej. To znaczy, zgodnie z wyliczeniami RANDu z zeszłego roku, wystarczy 7 brygad, w tym 4 ciężkie, żeby obronić kraje nadbałtyckie. W tym momencie kraje nadbałtyckie same w sobie posiadają 3 brygady ciężkie plus 3 brygady, powiedzmy, takiego pospolitego ruszenia. Czy jest możliwe, żeby Polska i nasz przemysł chociaż trochę dofinansował to, żeby oni wspólnie planistycznie myśleli, być może pod jakimś tam naszym kierownictwem, plus natowskie bataliony wysunięte jak teraz, co już da nam ten ekwiwalent 7 brygad, w tym 4 ciężkich, dałoby się poskładać do kupy. I w tym momencie Polska mogłaby odciążyć swój kierunek operacyjny brzeski poprzez utrzymanie krajów nadbałtyckich przy braku kosztów poniesionych przez nasze siły zbrojne, a być może gdyby rozlokować w krajach nadbałtyckich na przykład systemy dalekiego zasięgu jak HOMAR, przecinać linie komunikacyjne z Rosji na Białorusi i niszczyć ich dostawy zaopatrzeniowe. Czy posiadamy w ogóle taki lewar polityczny? Nie. Myślę, że jest nierealne zbudowanie tak wielkich sił siłą demograficzną państw bałtyckich. Oni nie mają, oni w ogóle na papierze mają więcej ludności niż w rzeczywistości. Nie wiem, czy byliście kiedyś. To są depopulacje, jest po prostu tych państw. Co więcej, jest kwestia taka, że oni nie chcą, żebyśmy przewodzili czymkolwiek. Oni wolą się opierać o państwa skandynawskie, niektórzy o Niemcy, o Zachód. Nie chcą o Polskę. Nie wierzę w to. Tak? Bardziej bym chciał zobaczyć realne siły natowskie na wysuniętych pozycjach państw bałtyckich, nie tylko, no ale widocznie decydenci na to uznają, że do odstraszania wystarczy to, co jest teraz, tak? Więc tak. No. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy panu doktorowi za to, że zechciał pan znaleźć dla nas czas. Dla wszystkich zainteresowanych albo dla informacji powiem, że to było działanie non-profit, za co szczególny szacunek. Chcielibyśmy, żeby w naszych sercach i umysłach pozostała pana wypowiedź, pana wykład i komentarze. My ze swojej strony chcielibyśmy, żeby w pana pamięci pozostała wizyta w murach naszej Akademii i mały prezent, który proszę przedstawić, tak? Który chcielibyśmy wręczyć panu na pamiątkę. Poprosiłbym jeszcze, ponieważ są z nami dyrektor Instytutu Dowodzenia, człowiek, który na co dzień zajmuje się przygotowaniami naszych podchorążych. Bardzo proszę, panie pułkowniku, pan pułkownik Narloch i prodziekan do spraw studenckich Wydziału Zarządzania, który też z nami tutaj byli. Chcielibyśmy, żeby przyjął pan od nas ten prezent. Chcielibyśmy, żeby wizyta w naszej Akademii była dla pana miłym wspomnieniem, a jednocześnie zachęcamy do kolejnej wizyty i kolejnej debaty. Jeszcze raz gorące brawa. Państwu dziękujemy za przybycie. Do zobaczenia na kolejnych debatach w Akademii. Dziękuję, dobranoc.